Ja, ich freue mich, dass ich noch einmal bei euch sein darf. Cieszę się, że mogę być znowu wśród was. Wir haben ein wunderbares Thema vor uns. Mamy cudowny temat przed nami. Abraham. Tematem tym jest Abraham. Und wir wollen heute Abend die ersten 8 Verse aus Kapitel 12 lesen. Dzisiaj wieczorem chcemy przeczytać pierwszych 8 wierszy z 12 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, od 1 do 8 wiersza. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bladanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbą, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abramowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd wyruszył w góry, na wschód od Betelu, i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Czytaliśmy pierwszą Księgę Mojżeszową, 12 rozdział, od 1 do 8 wiersza. Das erste Buch Mose ist ein wunderbarer Beweis der Inspiration der Bibel. Pierwsza Księga Mojżeszowa jest cudownym dowodem na to, że Biblia jest inspirowana. Wir sehen schon in der Überschrift, dass es von Mose ist. Już z samego tytułu tej księgi możemy się dowiedzieć, że ona pochodzi od Mojżesza. Mose selbst hat in dem ersten Buch Mose ja noch gar nicht gelebt. Sam Mojżesz przecież jeszcze nie żył w czasach tej pierwszej księgi Mojżeszowej. Und er spricht rückwirkend über diese Zeit. I on mówi tutaj o tym czasie, o którym żeśmy przeczytali, spoglądając wstecz. Und wir finden Beweise davon im Neuen Testament, dass das Gesetz, die fünf Bücher Mose, ein Buch oder ein Dokument von Mose sind. I znajdujemy w Nowym Testamencie dowody na to, że pięć ksiąg mojżeszowych to jest jedna kompletna księga, jeden kompletny dokument. Ich denke an Galater 4. I myślę teraz o liście do Galacjan, 4 rozdział. Da sagt Paulus, sagt nicht das Gesetz. Tam wtedy Paweł używa takich słów: czyż zakon nie powiada? Und dann nimmt er ein Beispiel von Sarah und Hagar. I używa przykładu dotyczącego Hagar i Sary. Also er greift, sagt Gesetz. A więc on nazywa tę księgę zakon. Aber er nimmt das erste Buch Mose als Beispiel. Ale przykład, jaki przytacza, pochodzi z pierwszej księgi Mojżeszowej. Und dann sehen wir, die fünf Bücher Mose sind fünf Bücher, aber alle von Mose geschrieben und bezeichnet als das Gesetz. I tak z tego możemy poznać, że te pięć ksiąg mojżeszowych, wszystkie napisane przez Mojżesza, są w Nowym Testamencie określane jednym słowem: zakon. Ein zweites Beispiel, nur kurz aus 1. Korinther 14. Drugi przykład, krótko przytoczywszy, z pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdział. Und da sehen wir, dass Paulus auch wieder von dem Gesetz spricht. Tam znowu czytamy o tym, że Paweł mówi o zakonie. Und wir finden nicht einen wirklichen Vers in den fünf Büchern Mose.
I w rzeczywistości nie znajdujemy takiego rzeczywistego wiersza, który by pochodził z tych pięciu ksiąg mojżeszowych. Es geht um das Reden der Frau in den Zusammenkünften. A on mówi na temat, Paweł mówi na temat przemawiania niewiast na wspólnych zgromadzeniach. Und nimmt Bezug auf das erste Buch Mose, wo Gott Adam und Eva geschaffen hat. I nawiązuje do tego zdarzenia z pierwszej księgi Mojżeszowej, opisującego, gdy Bóg stworzył Adama i Ewę. Das erste Buch Mose ist wie eine Knospe, eine Blüte. Pierwsza księga Mojżeszowa jest jak taki pąk kwiatu. Weil wir im ersten Buch Mose eigentlich alles finden, was später nach und nach offenbart wird. Dlatego, że w pierwszej księdze Mojżeszowej znajdujemy w zasadzie wszystko, co później kawałek po kawałku jest rozwijane. Wir finden es noch nicht ausgeblüht wie eine Blume, aber in der Knospe. I w pierwszej księdze Mojżeszowej wszystkie te sprawy nie oglądamy jako już rozwinięte, jak piękny kwiat, ale jako pąk jeszcze zamknięty tego kwiatu. Im ersten Vers des ersten Buches Moses finden wir schon im Anfang schuf Gott. W pierwszym wierszu pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwszy rozdział, możemy przeczytać: na początku Bóg stworzył. Und Gott ist hier in der Dreizahl geschrieben. I w oryginalnym języku to słowo Bóg jest napisane jako określenie w liczbie mnogiej albo trzykrotność Boga. Und da sehen wir schon verborgen, Gott ist ein dreieiner Gott. I w tym już widzimy ukryte określenie tego trójjedynego Boga. In Vers 26 des ersten Kapitels sagt Gott, lasst uns Menschen machen. A w 26 wierszu tego pierwszego rozdziału czytamy znamienne słowa: potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka. Ein nächster Hinweis auf die Dreieinheit Gottes. Jest to następna wskazówka na tą Trójcę Bożą. Wir finden die Schaffung von Adam und Eva. Następnie czytamy o stworzeniu Adama i Ewy. Ein Vorausbild auf Christus und die Versammlung. I jest to również obraz wskazujący na Chrystusa i jego zgromadzenie. Wir finden, dass der Teufel genannt wird, wie er dem in Kapitel 3 dem Herrn Jesus die Verse zermalmen wird. I w trzecim rozdziale możemy przeczytać o tym, że diabeł jest tutaj wymieniony jako ten, któremu Pan Jezus zetrze jego głowę. Aber der Jesus wird ihm den Kopf zermalmen. A on tylko Panu Jezusowi potrze piętę. Und wir haben jetzt nicht die Zeit. Nie mamy teraz na to czas. Aber wir könnten jetzt fortfahren und eine Segnung nach der anderen finden wir im ersten Buch Mose. Ale moglibyśmy to długo ciągnąć i wymieniać błogosławieństwa za błogosławieństwami, jakie są wymienione w pierwszej księdze Mojżeszowej. Das ist einfach wunderbar zu sehen. I rzeczywiście jest to godne tego, aby się temu przyjrzeć, bo to jest rzecz cudowna. Eine andere Sicht auf dieses Buch ist, auf das erste Buch Mose. Innym punktem spojrzenia na tą pierwszą księgę Mojżeszową jest i taki, dass wir Lebensbeschreibung finden. Że w tej księdze znajdujemy opisy dotyczące życia. Manchmal nur sehr kurz. Czasami bardzo krótki opis. Aber manchmal auch sehr lang. A czasami bardzo obszerny, długi. Und wenn wir jetzt zu Abraham kommen, i gdy teraz przejdziemy do osoby Abrahama, dann finden wir die Geschichte von Abraham von Kapitel 12 bis Kapitel 25. To możemy stwierdzić, że historia życia Abrahama jest opisana w wielu rozdziałach, od 12 do 25. Also sie nimmt einen sehr großen Teil im Buch, dem ersten Buch Mose ein. A więc opis życia Abrahama zajmuje bardzo dużą część tej pierwszej księgi Mojżeszowej. Und diese Geschichte teilt sich in drei Teile. A historia jego życia dzieli się na trzy okresy. Wir möchten an diesem Tag und morgen
den ersten Teil betrachten. Chcielibyśmy dzisiaj i w dniu jutrzejszym rozważyć pierwszą część jego życia. Kapitel 12 bis Kapitel 14. Od 12 do 14 rozdziału. Und der zweite Teil ist Kapitel 15 bis Kapitel 21. Druga część to rozdziały od 15 do 21. Und dann von Kapitel 22 bis Kapitel 25 in der Mitte. A trzecia część od rozdziału 22 do rozdziału 25, tak mniej więcej w środku rozdziału. Ich weiß nicht, ob es in der polnischen Bibel auch so leicht ist, die Trennung zu sehen, aber bei uns steht immer nach diesen Dingen. Kapitel 15, Vers 1, nach diesen Dingen. Myślę, że tak samo też jest to w języku polskim przetłumaczone. Te poszczególne części tych życia Abrahama zawsze rozpoczynają się od znamiennych słów, na przykład w 15 rozdziale, pierwszy wiersz, pierwsze słowa po tych wydarzeniach. Kapitel 22, Vers 1. Na przykład to też znajdujemy w 22 rozdziale, w pierwszym wierszu. Po tych wydarzeniach. Das ist die Trennung zwischen den drei Teilen. Takie są słowa oddzielające te trzy części życia Abrahama. Und ich möchte morgen zeigen, dass es auch eine prophetische Linie in diesen drei Teilen gibt. Ja jutro chciałbym też pokazać, że w tych trzech częściach jego życia możemy oglądać też i linię proroczą. Aber heute wollen wir zuerst einmal schauen, was diese drei Teile uns praktisch von Abraham zeigen. Ale dzisiaj chcielibyśmy się przyjrzeć temu, co te trzy części życia Abrahama oznaczają w praktyce dla naszego życia. In Kapitel 12 bis 14 sehen wir, Abraham glaubt und gehorcht. W 12, 13, 14 rozdziale oglądamy tak Abrahama, który uwierzył i był posłuszny Bogu. Glauben und Gehorsam ist ein wichtiges Paar. I wiara i posłuszeństwo zawsze stanowią bardzo ważną parę. Das ist die Klammer des Römerbriefes. Der Römerbrief beginnt mit Glaubensgehorsam und endet mit Glaubensgehorsam. To też jest i cały zarys listu do Rzymian, który rozpoczyna się i kończy się posłuszeństwem w wierze. Ich mache ein einfaches Beispiel. I chciałbym przytoczyć prosty przykład. Wenn ich zum Arzt gehe, gdy pójdę do lekarza und er verschreibt mir ein Medikament, i on przepisze mi jakieś lekarstwa, und ich glaube, dass es mir helfen könnte, i będę wierzył w to, że to lekarstwo może mi pomóc, aber ich bin nicht gehorsam und nehme es so ein, wie der Arzt es mir sagt. A gdy będę posłuszny i będę go używał tak, jak mi to przepisał lekarz, dann hilft mir das nichts. Przepraszam, nie będę tak używał, to te lekarstwo mi nie pomoże. Und so ist es auch im Glauben an das Wort Gottes. I dokładnie tak samo też i sprawa wygląda co do wiary w Słowo Boże. Glaube und Gehorsam ist ganz wichtig. Wiara i posłuszeństwo są bardzo ważnymi rzeczami. Wir werden das sehen. Będziemy to i oglądali. Wir sehen dann in Kapitel 15 bis 21, dass Abraham im Glauben stark wird. A od 15 do 21 rozdziału będziemy mogli to oglądać, że Abraham jest mocny, ma mocną wiarę. Und am Ende im dritten Teil sehen wir Abraham auf der Höhe des Glaubens. A w końcówce jego życia, w tej trzeciej części, od 22 rozdziału do 25 w połowie oglądamy Abrahama, który znajduje się na szczycie wiary. Wir denken nur an die Opferung Isaaks in Kapitel 22. My na pewno tylko myślimy o tym akcie ofiarowania Izaaka, który jest opisany w 22 rozdziale. Bevor wir jetzt zu Kapitel 12 kommen, möchte ich noch etwas Wichtiges aus dem ersten Buch Mose zeigen. Zanim przejdziemy do rozważania tego 12 rozdziału, to chciałbym jeszcze pokazać ważną rzecz z tej pierwszej księgi Mojżeszowej. Gott spricht im ersten Buch Mose auch besonders durch Gegensätze. W szczególny sposób Bóg przemawia w tej pierwszej Mojżeszowej, właśnie przez przeciwstawieństwa. Das ist auch für uns nicht unwichtig.
I to dla nas jest też rzecz bardzo ważna. Wir sprechen oft über grau, die Farbe grau. My bardzo często mówimy na temat koloru szarego. Aber wir müssen auch mal schwarz und weiß schreiben, malen, damit wir die Unterschiede sehen. Ale my musimy również też w naszym życiu sprawy określać albo namalować kolorami czarno-białymi, abyśmy mogli zauważyć właśnie różnice. Ich mache drei Beispiele. Przytoczę trzy przykłady. 1. Mose 4. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział. Finden wir die Geschichte von Kain und seinen Nachkommen. Oglądamy historię Kaina i jego potomstwa. Und es ist interessant, was wir dort alles finden. Jest to bardzo interesujące, te wszystkie rzeczy, jakie tam możemy przeczytać. Wir finden, was die Leute gemacht haben, Beruf. Możemy tam znaleźć określenie tego, co ludzie akurat w tym czasie wykonywali, jakiego byli zawodu. Das ist die Linie Kains und das ist die im Unglauben. Jest to ta linia Kaina i można by powiedzieć linia niewiary. Der Gegensatz ist Kapitel 5. A przeciwstawieństwem tego jest 5 rozdział. Da finden wir die Linie des Glaubens. Tam oglądamy linię wiary. Aber wir finden keinen Beruf. Ale tam, w tym rozdziale, nie ma opisu żadnego zawodu. Wäre es nicht interessant gewesen, was er hier noch für einen Beruf hatte? Czy by nie byłoby to dla nas interesujące, jakiego zawodu był właśnie Henoch? Aber was wir dort immer finden ist, und er starb. Ale to, co ważną rzecz, którą tutaj znajdujemy w 5 rozdziale, to to, że na zakończenie opisu każdego człowieka jest napisane i umarł. Und das ist eine wunderbare Belehrung. I to jest bardzo ważne pouczenie. Gott nimmt von dem Ungläubigen keine Kenntnis, wenn er stirbt. Bóg w ogóle nie bierze pod uwagę albo nie zauważa tego, gdy człowiek niewierzący umiera. Aber im Psalm 116 heißt es, ale w Psalmie 116 jest napisane, Vers 15, możemy w 15 wierszu przeczytać, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Piętnasty wiersz. Psalm 116, 15 wiersz. Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego. Das ist die Begründung, warum wir in Kapitel 5 den Tod der Frommen finden. To jest właśnie uzasadnienie tego, dlaczego też w 5 rozdziale mamy zawsze opisaną czy wzmiankowaną śmierć wszystkich pobożnych. Der Ungläubige ist sowieso tot für Gott. Dlatego, że człowiek niewierzący tak czy tak jest martwy już za życia dla Boga. Und so ist auch die Frage für uns nicht wichtig, ob wir Professor sind oder was auch immer. I to dla nas też oznacza, że nie jest to rzeczą ważną, czy my jesteśmy profesorami, czy kimś innym. Sondern ob wir leben und sterben im Herrn. Ale najważniejszą rzeczą jest to, czy my żyjemy i umieramy w Panu. Und das möchte der Jesus schenken. I to Pan Jezus chciałby nam podarować. Ein weiterer Gegensatz ist in Kapitel 36 und 37. Następne przeciwstawieństwo oglądamy w 36 i 37 rozdziale. In Kapitel 36 finden wir die Nachkommen Esaus. W 36 rozdziale mamy opisanych potomków Ezawa. Ein ganzes Kapitel. Cały rozdział. Wenn wir es betrachten am Mittwochabend, dann ist es schnell fertig. Gdybyśmy ten rozdział chcieli rozważyć w środę wieczorem, to bardzo szybko byśmy doszli do końca tego rozdziału. Aber wenn wir dann zu Kapitel 37 kommen, ale gdybyśmy przeszli potem do rozdziału 37, da finden wir nur einen Satz am Anfang. Einen Satz am Anfang. To na samym początku znajdujemy bardzo ważne zdanie. Dies ist die Geschichte Jakobs. To jest historia Jakuba, albo u nas jest napisane, a oto są dzieje rodu Jakuba, drugi wiersz. Józef. Józef. Und das ist ein Vers, den kriegen wir so schnell nicht betrachtet.
I ten już drugi wiersz tego 37 rozdziału jest tak bogaty w treść, że bardzo szybko byśmy go nie zakończyli rozważać. Es ist ein Bild auf die Person des Herrn Jesus, Josef. Dlatego, że Józef jest obrazem na Pana Jezusa. Einen dritten Gegensatz finden wir jetzt hier bei uns in Kapitel 11 und 12. I następne przeciwstawieństwo znajdujemy tutaj w pobliżu naszego 12 rozdziału, a mianowicie 11 i 12 rozdział. Und ich möchte das kurz aufzeigen, wenn wir fünf Punkte dazu nehmen. Chciałbym to krótko teraz naszkicować, biorąc pod uwagę pięć punktów. In Kapitel 11 sprechen die Menschen, Vers 3, untereinander. W 11 rozdziale czytamy w trzecim rozdziale, że ludzie między sobą mówili jeden do drugiego. Sie wollen einen Turm bauen. I postanowili zbudować wieżę. In Kapitel 12 werden wir sehen, Gott spricht zu Abraham. W 12 rozdziale będziemy to oglądali, Bóg przemówił do Abrahama. Was für ein Gegensatz. O, jakieś przeciwstawieństwo. In Kapitel 11 finden wir, dass sie Ziegel hart brennen wollen. W 11 rozdziale czytamy o tym, że ludzie postanowili wypalać mocną cegłę. Und sie nehmen als Mörtel Erdharz. I chcieli wziąć jako zaprawę do tych cegieł smołę, która była naturalnym produktem wydobywanym z ziemi. Und Abraham? A Abraham? Wohnt in einem Zelt. On mieszkał w namiotach. Was ist unsere Sicherheit? Jakie jest nasze bezpieczeństwo albo pewność nasza? Steine? Czy pokładamy nasze zaufanie i bezpieczeństwo w kamieniach? Eine Bank? Może w banku? Aktien? Może w posiadanych akcjach? Oder was ist? Albo obojętnie co innego. Abraham zeigt uns, Abraham pokazuje nam, was ein Fremdling ausmacht. Co właśnie cechuje człowieka, który jest nazywany obcym przybyszem. Wir kommen dazu. Będziemy to jeszcze rozważać. Dann sehen wir in Vers 6 von Kapitel 11, następnie oglądamy w 6 wierszu 11 rozdziału, dass Gott untereinander mit die Gottheit, die Dreieinheit Gottes, über den Menschen spricht. Da sagt er, lasst uns herniederfahren. Vers 6 und 7. W 6 i 7 wierszu możemy wyraźnie znowu to stwierdzić, że Bóg w swojej istocie jako trój jedyny stwierdza tutaj, przeto stąpmy, liczba mnoga, tam i zobaczmy, co oni czynią. Und er kommt herunter zum Gericht. I Bóg wstępuje na ziemię, aby dokonać sądu. In Kapitel 12 sehen wir dann, dass Gott zum zweiten Mal zu Abraham spricht. W 12 rozdziale oglądamy, że Bóg po raz drugi przemawia do Abrahama. Vers 7 und sagt, dir will ich dieses Land geben. I w 7 wierszu mówi do niego, tobie chcę tą ziemię podarować. Dann finden wir viertens, dass sie einen Turm bauen. Następnie oglądamy, że oni postanowili wybudować tą wieżę. Der Mensch möchte immer versuchen, den Himmel zu erreichen. Człowiek zawsze próbuje osiągnąć niebo. Und Gott sagt, lasst uns herunterfahren. A Bóg powiedział przecież, stąpmy na dół. Ich übertreibe etwas. Ja tu to troszeczkę teraz przesadzam. Lasst uns eine Lupe nehmen, um zu gucken, was da unten passiert. Gdy powiem, że weźmy teraz szkło powiększające i spójrzmy na nich, co tam się wśród nich dzieje. Was macht Abraham? A co uczynił Abraham? Er baut einen Altar. On zbudował ołtarz. Er hat Gemeinschaft mit Gott, nicht mit einem Turm. On nie miał społeczności z Bogiem z tego powodu, że miał wieżę, na którą wstępował. Wir sind auch hier in Katowice nicht in einer großen Kathedrale. My tu w Katowicach też nie zgromadzamy się w tej wielkiej katedrze. Wir brauchen nicht den Kölner Dom. My też nie potrzebujemy i katedry w miejscowości Kolonia w Niemczech. Nein, Gemeinschaft mit Gott? Nie, społeczność z Bogiem.
ist unscheinbar für den Mensch. Ona jest niezauważalna dla otaczających ludzi. Der fünfte Unterschied ist, a piątą różnicą, przepraszam, przeciwstawieństwem jest to, in Vers 4 von Kapitel 11 sagen die Menschen, wir wollen uns einen Namen machen. W czwartym rozdziale 11 rozdziału ludzie stwierdzili, że chcą sobie uczynić imię. Aber in Kapitel 12 sagt Gott zu Abraham, ich will deinen Namen groß machen. A w 12 rozdziale Bóg przemówił do Abrahama, ja chcę uczynić imię Twoje wielkim wśród narodów. Es ist auch in uns, dass wir in Gefahr sind, unseren Namen groß zu machen. Tak, to głęboko tkwi zakorzenione w nas samych, że my zawsze pragniemy, aby nasze własne imię zawsze było wielkie. Aber wie viel schöner, wenn es auch von uns heißen könnte, Gott will den Namen groß machen. Ale jakie byłoby to piękniejsze, gdyby o nas było też napisane, że to Bóg chce uczynić wielkim nasze imię. Nun, wir wollen mit Kapitel 12 beginnen. Tak, rozpocznijmy rozważanie tego 12 rozdziału. Und wir wollen uns einmal fragen, warum es sich besonders lohnt, mit Abraham zu beschäftigen. I najpierw zapytajmy samych siebie, dlaczego to w zasadzie się opłaca rozważać osobę Abrahama. Abraham ist ein ganz besondere Person des Alten Testamentes. Abraham jest szczególnego rodzaju osobą w Starym Testamencie. Ich möchte 6 Gründe kurz anführen. Chciałbym przytoczyć 6 powodów, aby to udowodnić. Im Neuen Testament wird Abraham über 70 Mal erwähnt. Abraham w Nowym Testamencie wzmiankowany jest ponad 70 razy. Keine Person des Alten Testamentes wird so oft im Neuen Testament erwähnt. Żadna inna osoba Starego Testamentu nie jest tak często wzmiankowana jak właśnie osoba Abrahama. Abraham wird in Römer 11 als die Wurzel des Ölbaums gezeigt. W liście do Rzymian w 11 rozdziale Abraham jest pokazany jako korzeń drzewa oliwnego. Drittens ist Abraham die Wurzel des Volkes Israel. Po trzecie, Abraham jest korzeniem całego narodu izraelskiego. Wir werden noch zu Johannes 8 am morgen dritten Vortrag kommen. My przejdziemy jeszcze do Ewangelii Jana, do trzeciego rozdziału, ósmego, przepraszam, rozdziału, gdy będziemy w trzeciej godzinie dalej rozważali ten temat. Wo Israel stolz ist und sagt, Abraham ist unser Vater. Tam czytamy, że w zasadzie to Izrael się potknął i twierdził, że Abraham jest naszym ojcem. Als viertes finden wir, dass Abraham ein Bild ist von Gott, unserem Vater. A jako czwartą rzecz oglądamy to, że Abraham jest obrazem na naszego Boga, Ojca. Und das ist ein sehr seltenes Bild, das Gott als Vater im Alten Testament vorausschattet. I to jest naprawdę bardzo rzadki obraz, aby Bóg jako ojciec był gdziekolwiek wzmiankowany tak, jako takie tylko jako cień tego, kim on jest. 1. Mose 22, Opferung Isaaks. 1. Mose 24, Suchen der Braut für Isaak. Deutliche Bilder. Oglądamy to na podstawie bardzo dobitnie, wyraźnie widocznych obrazów, jakie są opisane w 22 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, ofiarowanie Izaaka, jak również 24 rozdział, poszukiwanie małżonki dla Izaaka. Als fünftes finden wir, jako piątą rzecz oglądamy, einen Titel im Neuen Testament, den sonst niemand bekommen hat. Że w Nowym Testamencie był nadany pewien tytuł, którego nikt inny nie otrzymał, oprócz Abrahama. Römer 4. Z listu do Rzymian, z 4 rozdziału, dowiadujemy się. Der Vater aller Glaubenden. Nazwany Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Es ist der Prototyp, das Modell. Jest on tym prototypem albo modelem. Wir haben im Lied gesungen, dass wir im Glauben gehen.
My w naszej pieśni na początku śpiewaliśmy, że my pielgrzymujemy tę wieżę. Und wir sehen die Tritte von dem Herrn Jesus. I możemy oglądać też i ślady stóp Pana Jezusa. Aber Abraham glaubte Gott ohne Tritte. Ale Abraham uwierzył Bogu, nie mając żadnych śladów stóp przed sobą. Das ist ein Unterschied. To jest różnica. 1. Mose 15, Vers 6 kommt zum ersten Mal das Wort Glauben vor. W 1. Mojżeszowej, w 15. rozdziale, po raz pierwszy jest wymieniona wiara. Natürlich wissen wir schon in Hebräer 11, Abel glaubte Gott, Henoch glaubte Gott. Naturalnie my wiemy z Hebrajczyków z 11. rozdziału, że również i Abel uwierzył Bogu, i Henoch uwierzył Bogu. Aber die Qualität von Abrahams Glauben ist sehr hoch. Ale jakość wiary Abrahama jest bardzo wysoka. Es wird gesagt, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Jest też i napisane, że Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. 1. Mose 15, Vers 6. 1. Mojżeszowa, 15. rozdział, 6. wiersz. Er glaubte an ein Leben aus dem Tod. On wierzył w życie, które by powstało ze śmierci. Obwohl er noch niemals eine Auferstehung erlebt hat. Pomimo tego, że on jeszcze w swoim życiu nigdy wcześniej nie doświadczył przeżycia, spotkania z zmartwychwstaniem. Und so ist Abraham der Ursprung des Glaubens, der Prototyp des Glaubens. I dlatego Abraham jest tym początkiem wiary, można powiedzieć tym prototypem wiary. Aber jetzt noch sechstens. Ale teraz spójrzmy na szóstą rzecz. Was fehlt noch? Co jeszcze brakuje? Was gibt es noch besonderes im Leben Abrahams, was auch niemand anderes so erfahren hat? Co jeszcze szczególnego znajdujemy w życiu Abrahama, czego nie znajdujemy w życiu nikogo innego? In der Bibel finden wir dreimal, dass Abraham Freund Gottes genannt wird. W Biblii możemy przeczytać trzykrotnie, że Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Das ist eine Bezeichnung, die ist wunderbar. Jest to tak cudowne określenie. Und ich wünschte, dass wir alle Freunde Gottes werden. A ja bym życzył tego nam wszystkim, abyśmy wszyscy byli właśnie przyjaciółmi Bożymi. Was das bedeutet, finden wir besonders in 1. Mose 18. Co to oznacza, to w szczególny sposób możemy dowiedzieć się z 18. rozdziału 1. Mojżeszowej. Gott sagt, was er tun möchte. Tam czytamy o tym, że Bóg powiedział do Abrahama, co on chce uczynić. Als er Lot, Sodom und Gomorra vernichten will. Wtedy, gdy Bóg miał zamiar zniszczyć Sodomę i Gomorę. Und da sagt Gott, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will. I tam czytamy te słowa, czyż miałbym ukryć przed Abrahamem to, co chciałbym uczynić? Wenn du eine gute Freundin hast, jeżeli będziesz miał dobrego przyjaciela czy przyjaciółkę, oder einen guten Freund, albo dobrego przyjaciela, dann gibt es wenige Geheimnisse. To między wami z pewnością będzie niedużo tajemnic. Die andere Seite ist, dass dann in Kapitel 18 Gott, Abraham mit Gott spricht über alles. A drugą stroną tego 18 rozdziału jest to, że możemy oglądać, jak Abraham rozmawia z Bogiem. Gott, Abraham sagt zu Gott, willst du das wirklich machen? I Abraham mówi do Boga, czy rzeczywiście chciałbyś to uczynić? Was ist denn, wenn 50 in dieser Stadt sind? A co będzie, jeżeli będzie 50 sprawiedliwych w tych miastach? Wenn wir das lesen, dann sehen wir, welche Freimütigkeit Abraham hatte. Gdy te słowa czytamy, to możemy zauważyć, jak wielką śmiałość Abraham tutaj ma w rozmowie z Bogiem. Er korrigiert, ich glaube, 7 oder 8 Mal. I on koryguje 7 czy 8 razy swoją wypowiedź. Bei einem echten Freund, bo jeżeli mamy prawdziwego przyjaciela, kann man so oft versuchen, wie man möchte. Można tak często próbować, jak tylko by się chciało. Man muss sich nicht schämen. Nie trzeba się przed przyjacielem tego wstydzić, że się korygujemy. Und ich hoffe, dass wir Freunde Gottes werden.
I ja mam nadzieję, że my też będziemy przyjaciółmi Bożymi. Ich zeige euch noch schnell die Stellen, 2. Chronika 20. Jeszcze chciałbym wam pokazać jedno miejsce z 2. Kroniki z 20. rozdziału. Ja, ich kann sie nicht jetzt aufschlagen. Jesaja 41 und Jakobus 2. Freund Gottes, dreimal. 2. Chronika 20. Jesaja 41, Jakobus 2. Izajasza 41 rozdział i Jakuba 2 rozdział. To są wszystko trzy miejsca z Biblii, które określają Abrahama jako przyjaciela Boga. Nun, jetzt sehen wir, dass Gott zu Abraham gesprochen hatte. I teraz możemy przeczytać o tym, że Abraham przemówił też do Boga. Und in Kapitel 12 ist der öffentliche Beginn des Weges Abraham. W 12. rozdziale oglądamy ten publiczny początek drogi Abrahama. Wir sehen, dass der Ruf, den Gott hier schildert, my możemy stwierdzić, że to wezwanie, jakie Bóg tu przedstawia, nicht in Haran erfolgt ist, sondern in Ur in Chaldea. Nie odbyło się ze strony Boga dopiero w Haranie. Nie. A Abraham to usłyszał od Boga jeszcze, gdy był w Ur Chaldejskim. Und die Bibelkritik sagt sofort, schaut einmal, es ist ein Widerspruch. I krytycy biblijni od razu tutaj mają powód do powiedzenia, popatrz sobie, jak niedokładna jest Biblia. Aber wenn man sich mit einem Gegenstand beschäftigt, dann brauchen wir alle Stellen aus den verschiedenen Büchern. Ale gdy zaczynamy zajmować się rozważaniem jakiegoś jednego przedmiotu czy osoby, to potrzebujemy rozważyć wszystkie miejsca, które na ten temat mówią. Und wir sehen in Apostelgeschichte 7, Vers 2 in der Rede von Stephanus. I możemy oglądać w Dziejach Apostolskich w 7. rozdziale, w 2. wierszu, tam czytamy to przemówienie Szczepana. Das in Ur in Chaldea Abraham, der Gott der Herrlichkeit erschien. Wyraźnie on stwierdza, że w Ur Chaldejskim Bóg ukazał się Abrahamowi. Wenn man hier im ersten Buch Mose liest, könnte man denken, sein Vater hat die Initiative ergriffen. Gdy czytamy pierwszą księgę Mojżeszową, to można łatwo popełnić błąd i stwierdzić, że to jego ojciec miał tą inicjatywę, żeby wyjść z Ur Chaldejskiego. Aber es war der Gott der Herrlichkeit in Ur in Chaldea Abraham erschien. Ale Bóg chwały ukazał się Abrahamowi już w Ur Chaldejskim. Und es ist ganz wichtig auch für uns, dass es ein göttlicher Ruf ist. Das ist der erste Punkt. I to jest rzecz bardzo ważna dla nas stwierdzić, że to było Boże wezwanie. Ohne einen göttlichen Ruf können wir sozusagen nicht gehen. Nie mając Bożego wezwania, nie możemy rozpocząć naszej wędrówki. Wir finden in Vers 1 dreimal aus, 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 weggehen. W pierwszym wierszu trzykrotnie możemy stwierdzić takie określenia, wyjdź, wyjdź. Und eine Trennung, eine Absonderung ohne Gott ist falsch. A oddzielenie się od czegoś bez Boga jest rzeczą błędną. Und deswegen kann nur Gott uns Autorität geben für eine Absonderung. I to dlatego Bóg tylko może nam dać swój autorytet, aby się od czegoś oddzielić. Und ich möchte dich fragen, ist der Gott der Herrlichkeit dir auch erschienen? I chciałbym ciebie zapytać, czy ten Bóg chwały ukazał się również tobie? Ist vielleicht die Schwachheit in unserer Mitte deswegen da, weil wir diese Erscheinung nicht haben? Czy może właśnie nie z tego powodu jest wśród nas tak wielka słabość, ponieważ nie posiadamy tego objawienia się Boga nam osobiście? Erinnern wir uns noch zurück an unsere Bekehrung? Spójrzmy wstecz i przypomnijmy sobie dzień naszego nawrócenia. Der Apostel Paulus hatte das Licht gesehen in Damaskus. Apostoł Paweł widział tą wielką światłość przed bramami Damaszku. Und dieses Licht ist in seinem Leben immer größer geworden. A ta światłość w jego życiu stawała się ciągle na nowo coraz to większą. Er sagt später ein großes Licht.
On później stwierdza, że była to wielka światłość. Und dann sagt er zum Schluss ein Licht, das den Strahl der Sonne übersteigt. A na sam koniec on stwierdza, że była to światłość, która przewyższa światłość słoneczną. Das Bewusstsein der Herrlichkeit Gottes, das gibt Kraft. Bo świadomość tej chwały Bożej może nam dać właśnie siłę. Aber das zweite, was wir finden, dass der Ruf auch trennt. Ale druga rzecz, którą tu możemy też stwierdzić, to jest to, że wezwanie ze strony Bożej również nas oddziela. Und das war nicht einfach für Abraham. I to również w życiu Abrahama nie było rzeczą łatwą oddzielić się. Aus dem Land zu gehen, bo musiał wyjść ze swojego kraju. Ich bin jetzt hier auch in einem fremden Land. Ja też teraz przebywam w obcym dla mnie kraju. Aber ich bin nur kurz hier. Ale ja tutaj jestem tylko na krótki czas. Wir haben jetzt in Dortmund eine Familie, die kommt aus Kamerun. My w Dortmundzie mamy w zgromadzeniu taką rodzinę, która pochodzi z Kamerunu. Und sie haben uns erzählt, wie schwierig es ist, als Schwarze in Europa zu leben. I oni nam opowiadali, jak to jest rzeczą bardzo trudną jako dla czarnego, dla murzyna mieszkać i żyć w Europie. Sitte, Kultur, Sprache und so weiter. Gdy wokoło nich są inne zwyczaje, inna kultura, inny język. Das zweite ist aus der Verwandtschaft. Druga rzecz, on miał wyjść od rodziny swojej. Früher war die Verwandtschaft die Sozialversicherung. W dawnych czasach rodzina była dla każdego człowieka tej rodziny tym zabezpieczeniem socjalnym. Wenn man krank war, dann hat man sich gegenseitig geholfen. Wenn man alt war, hat die Jungen gearbeitet. Bo gdy ktoś zachorował, to w rodzinie sobie wzajemnie pomagali. Gdy ktoś się zestarzał, to młodzi pomagali, pracowali. Das dritte ist aus deiner Familie. I po raz i trzeci punkt to wyjść aus dem Haus deines Vaters. Wyjść z domu ojca swego. Auch das ist sehr schwer. To też jest bardzo trudną rzeczą. Das Haus steht für Heim, für Zuhause sein. Tak, bo ten dom, to on określa to domostwo, to ognisko rodzinne. Und Abraham hatte auch noch kein Google. A Abraham w tamtych czasach nie miał czegoś takiego jak wyszukiwarka Google. Er konnte nicht schauen, wohin es geht. Albo te mapy Google, gdzie możemy zobaczyć, dokąd mamy zamiar pójść. Er kannte noch nicht einmal das Ziel. Nie, on nawet nie znał celu swojego. Also es war nicht nur ein göttlicher Ruf, sondern zweitens ein trennender Ruf. I to po pierwsze nie tylko, że było boskie wezwanie, ale również wezwanie, które go oddzielało. Aber wenn wir um Gottes Willen etwas abgeben, ale jeżeli my z powodu woli Bożej z czegoś zrezygnujemy, oddamy to, wird das niemals ohne Folgen sein. To nigdy to nie pozostanie bez następstw. Wir finden jetzt sofort als drittes, bo natychmiast jako trzecią rzecz tutaj oglądamy, dass es ein zurichtsichernder Ruf ist. Że to było wezwanie ze strony Boga, które dawało mu również też i pełnią zabezpieczenia. In das Land, das ich dir zeigen werde. Bo czytamy tutaj, pójdziesz do ziemi, którą ja ci wskażę. Das ist nicht so einfach. Nie jest to takie łatwe. Wir möchten ja gerne wissen, welchen Ehepartner bekomme ich. My na pewno chętnie byśmy chcieli się dowiedzieć, jakiego partnera małżeńskiego Bóg nam da. Aber Gott sagt zu dir, ich zeige ihn dir. Ale Bóg do ciebie mówi, ja tobie go pokażę. Ja, jetzt, heute, in 5 Jahren, in 7 Jahren oder gar nicht, ich weiß es nicht. Czy teraz, czy dzisiaj, czy za 5 lat, czy może wcale w twoim życiu? Es ist ein Weg des Glaubens. Nie, ty masz iść drogą wiary. Abraham ging und musste warten. Abraham wyszedł i musiał oczekiwać. Aber er hatte die Zusicherung. Ale on otrzymał również i w tych słowach zapewnienie. Und wir haben sie auch. I my takowe też posiadamy. Als viertes finden wir dann, następnie jako czwartą rzecz oglądamy, dass Gott ihn segnen möchte.
że Bóg powiedział do niego, że ja będę tobie błogosławił. Ich will deinen Namen, Vers 2, zu einer großen Nation machen und dich segnen. Ja uczynię z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Drugi wiersz. Wir sehen das, ohne Abraham, dass Abraham ein Kind hatte. A te słowa Abraham otrzymał w momencie, gdy jeszcze nie miał ani jednego potomka. Also viertens ein Ruf des Segens. A więc po czwarte było to wezwanie błogosławieństwa. Aber damit in Verbindung steht sofort der fünfte Punkt. Ale z tym natychmiast łączy się piąty punkt. Und du sollst ein Segen sein. I ty również masz być błogosławieństwem. Gott möchte uns nicht segnen und wir sind geizig. Przepraszam, Bóg nie chce nas błogosławić tylko z tego powodu, abyśmy my stali się takimi, którzy będą to zazdrośnie zachowywać dla siebie. Wenn Gott dir eine Fähigkeit gegeben hat, bo jeżeli Bóg dał ci jakieś uzdolnienia, dann will Gott, dass wir sie für ihn einsetzen und für die Geschwister. To Bóg też i chce, abyśmy te uzdolnienia wykorzystali dla Niego i dla wszystkich wierzących. Wenn du als Bruder etwas gefunden hast in der Bibel, jeżeli ty jako brat coś znalazłeś w Biblii, ich hoffe, ihr findet etwas, i ja mam nadzieję, że ciągle na nowo coś znajdujecie nowego w Biblii, dann ist es eure Aufgabe, es weiterzugeben. To waszym zadaniem jest dalej to podawać. Und wenn es nur 5 Minuten sind. I nawet jeżeli by to miało być tylko 5 minut. Gott will dich segnen. Bóg chce ciebie pobłogosławić. Aber er sagt dann, du sollst ein Segen sein. Ale do ciebie też i mówi, żebyś ty był błogosławieństwem dla innych. Vielleicht sagst du, ach, das kann ich nicht. Może ty powiesz, ach, tego to ja nie potrafię. Aber dann gibt es vielleicht eine andere Fähigkeit. Ale może wtedy Bóg daje ci inne uzdolnienia. Und wir wollen das hier mitnehmen. I my chcielibyśmy to właśnie wziąć ze sobą. Gott segnet, Bóg błogosławi, um ein Segen zu sein. Po to, abyśmy my stali się błogosławieństwem dla innych. Dann als sechsten Punkt sehen wir, a następnie jako szósty punkt możemy oglądać in Vers 3, w trzecim wierszu, dass es ein Ruf der Bewahrung ist. Że było to wezwanie, w którym Abraham otrzymywał również zabezpieczenie, zachowanie go. Wer dich segnet, den werde ich segnen, wer dir flucht, den werde ich fluchen. Kto będzie tobie błogosławił, to będzie też i błogosławiony przeze mnie. Kto będzie ciebie przeklinał, tego też i ja będę przeklinał. Das bedeutet nicht, dass ein Gläubiger ohne Prüfung ist. To wcale nie oznacza, że wierzący człowiek będzie szedł w życiu bez jakichkolwiek doświadczeń. Aber Abraham hat niemals eine Prüfung wie Lot erlebt. Ale Abraham nigdy nie przeżył takiego doświadczenia, jakie przeżył Lot. Lot hat seine gerechte Seele gequält. Czytamy, że Lot bolał, trapił swoją sprawiedliwą duszę. Und als siebten Punkt finden wir dann in Vers 3 am Ende. I jako siódmy punkt znajdujemy to opisane w trzecim wierszu pod koniec. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abraham ist der Ursprung für Segen bis in das tausendjährige Reich. Abraham jest właśnie tym początkiem błogosławieństwa, które jest od tamtych czasów sięga aż do czasów przyszłych, do tysiącletniego królestwa. Das wusste Abraham nicht. Tego w ogóle Abraham jeszcze wtedy nie wiedział. Aber wenn Gott ruft, dann wird dieser Ruf auch wirksam. Ale jeżeli Bóg powołuje, to też i te powołanie staje się rzeczą skutecznie działającą. Dann finden wir in Vers 4, następnie oglądamy w czwartym wierszu, das ganz wichtige Gehorsam. Rzecz bardzo ważna, posłuszeństwo. Abraham ging hin, Abraham wyszedł w drogę, wie der Herr zu ihm geredet hat. Tak jak mu rozkazał Pan. Wir gehen auch oft hin, my też bardzo często wychodzimy, aber wir haben eigene Ideen.
Ale jakże często mamy swoje własne pomysły na to. Ich kenne das gut, als ich ein Kind war. Ja to dobrze znam, jeżeli jak byłem jeszcze dzieckiem. Mein Vater hat gesagt, mach so und so. Mój tata powiedział, zrób to tak i tak. Und man sagt, ja gut, wir machen es, aber ich mache mal ein bisschen anders. I potwierdzaliśmy to z rodzeństwem, tak, dobrze, zrobimy tak, ale wykonywaliśmy to zawsze troszkę inaczej. Das kennen wir, denke ich, alle. Ja myślę, że to wszyscy znacie ze swojego życia. Aber wenn Gott etwas sagt, ale jeżeli Bóg coś powie, dann sollen wir so gehorsam sein, wie Gott es gesagt hat. To chcielibyśmy być tak posłusznymi, jak Bóg to powiedział. Und nur gehorsam führt zu weiterer Segnung. I tylko po to być posłusznymi, aby otrzymać też dalsze błogosławieństwa. Das ist das ganz natürliche. Jest to przecież tak naturalną rzeczą. Ich weiß nicht, was eure Interessen sind. Ja nie znam, jak waszych zainteresowań. Sagen wir mal, ein Sohn bekommt den Führerschein. Powiedzmy tak, syn od kogoś z was zdaje prawo jazdy. Und der Vater hat ein sehr schönes Auto. A jego tata ma bardzo ładne auto. Also ich spreche nicht über gute Autos, das ist nicht wichtig für diese Erde. Ale niechętnie mówię na temat dobrych samochodów, bo to przecież rzecz nie za bardzo ważna na tej ziemi. Aber ich weiß ja, junge Männer sind hier und das ist schon ein Interesse. Ale wiem, że wśród nas są młodzi mężczyźni i dla nich to rzecz jest interesująca. Also der Sohn darf zum ersten Mal mit dem Auto des Vaters fahren. I ojciec pozwala, aby syn po raz pierwszy pojechał jego samochodem. Und der Vater gibt einige Anweisungen, was zu tun ist. I ojciec daje mu kilka różnych wskazówek, jak ma to wykonać. Und der Sohn sagt, Quatsch. A syn mówi, głupota. Und fährt nicht gut. I rzeczywiście nie jedzie zbyt dobrze. Was glaubt ihr, wie oft der Sohn nächste Woche mit dem Auto fährt? Jak myślicie, w jaki sposób w następnym tygodniu ten syn będzie jechał tym samochodem? Jak często albo ile razy będzie w następnym tygodniu jeździł tym samochodem? Nie, null. Zero. Zero, genau. Ja? Wie ist das in göttlichen Dingen? Jak ta sprawa wygląda w Bożych sprawach? Wenn Gott eine Anweisung gibt, jeżeli Bóg daje jakieś wskazówki, und du sagst, ich mache es nicht, a ty sobie powiesz, nie zrobię tak, will Gott dich segnen? To czy Bóg będzie chciał ciebie dalej błogosławić? Zero. Zero. Das geht nicht. Nie da się. So wie Abraham, wie Gott gesagt hat, so hat Abraham getan. Abraham dokładnie tak uczynił, jak Bóg mu powiedział. Das ist einfach und doch schwer. Jest to przecież tak proste, a z drugiej strony tak trudne. Jetzt kommen wir zu Lot. A teraz przejdźmy do osoby Lota. Lot ging mit. Czytamy, i poszedł z nim Lot. Und keine Sorge, ich habe keine Zettel dabei. Ich habe keinen Zettel dabei. Nie martwcie się, nie mam karteczki ze sobą. Aber ich würde jetzt gerne Zettel verteilen. Karteczek, ale jakże chętnie bym teraz chciał wam rozdać karteczki. Und fragen, war es gut, dass Abraham Lot mitgenommen hat, oder war es nicht gut? I postawić wam pytanie, czy to było rzeczą dobrą, że Abraham zabrał Lota, czy rzeczą złą? Und ich sage euch, die Antwort ist nicht ja, und die Antwort ist nicht nein. I muszę wam odpowiedzieć, że odpowiedź nie brzmi ani tak, ani nie. Zuerst einmal eine familiäre Begründung. Najpierw podam uzasadnienie rodzinne. In Kapitel 11, w 11 rozdziale, sehen wir, dass der Vater von Lot, możemy przeczytać, że ojciec Lota sehr früh gestorben sein muss. Bardzo wcześnie umarł. In Vers 27 sehen wir, Haran zeugte Lot und Haran starb. Czytamy właśnie w 11 rozdziale, w 27 wierszu, że pod koniec, że Haran zrodził Lota i w 28 Haran zmarł.
da sehen wir eine positive Grund, warum er mitgegangen ist. I w tym oglądamy właśnie pozytywny powód, dlaczego on poszedł z Abrahamem. Ich denke, Abraham wollte sich um Lot kümmern. Ja myślę, że po prostu Abraham chciał się zatroszczyć o Lota. Aber in Jesaja 51 finden wir einen Vers. Ale w Księdze Izajasza, w 51 rozdziale, możemy przeczytać jeden wiersz. Vers 2. Drugi wiersz. Da steht, habe ich dich den einen. Und bei uns sagt die Anmerkung, den Einzelnen oder als Einzelnen. W połowie drugiego wiersza możemy przeczytać, gdyż jego jednego powołałem, a w oryginale należałoby to tak przetłumaczyć, że tego jednaka powołałem. Da sehen wir, denke ich, einen Grund, dass es nicht gut war, Lot mitzunehmen. I w tym właśnie możemy oglądać jeden z powodów, dlaczego nie było to rzeczą dobrą, że on zabrał Lota ze sobą. Und wir werden noch sehen, das war auch ein Problem, Abraham und Lot. I później możemy też i to oglądać, że to stało się też problemem w ich w dalszym życiu Abrahama i Lota. Und wir können ganz kurz sagen. My możemy krótko na ten temat powiedzieć. Abraham wandelte mit Gott. Abraham pielgrzymował z Bogiem. Aber Lot nur mit Abraham. Ale Lot tylko pielgrzymował z Abrahamem. Das ist ein großer Unterschied. Jest to wielka różnica między nimi. Und ich möchte das besonders zu Eheleuten sagen. I chciałbym to szczególnie słowo skierować do małżeństw. Es ist gut, wenn Mann und Frau zusammengehen. Jest to rzeczą dobrą, jeżeli mąż i żona razem idą. Man ist als Mann oder Frau nicht immer auf der Höhe des Glaubens. Bo przecież to wiadomo, że zarówno mąż i zarówno żona nie zawsze są na szczytach wiary. Manchmal bin ich dankbar, dass ich mich an meine Frau anlehnen kann. Czasami jestem wdzięczny Panu za to, że mogę się właśnie skłonić swoją głową w kierunku mojej żony. Vielleicht, oder ich hoffe, sie ist auch manchmal dankbar, dass sie sich bei mir anlehnen kann. Ja też mam taką nadzieję, że i czasami ona jest wdzięczna Panu za to, że i ona może, tak można powiedzieć, przytulić się do mnie. Aber jeder braucht sein eigenes Glaubensleben. Ale wiedzcie o tym, że każdy potrzebuje swojego własnego, osobistego życia we wierze. Das ist sehr wichtig. I to jest rzecz bardzo ważna. Ich denke, wir werden das auch noch sehen. Ja myślę, że to też będziemy w następnych godzinach oglądać. Kommen wir zum Schluss. I teraz przejdźmy do końca tych przeczytanych wierszy. Wir sehen dann, dass Abraham nicht nur losgegangen ist. Widzimy, że Abraham nie tylko że wyszedł, sondern dass es am Ende von Vers 5 heißt, sie kamen in das Land Kanaan. Ale pod koniec piątego wiersza możemy to przeczytać i przybyli do Kanaanu. Und Abraham hat das Land durchzogen. I następnie czytamy w szóstym wierszu, Abraham przeszedł tę ziemię. Es ist hier noch viel drin, aber wir müssen das jetzt etwas überschlagen. Jest wiele treści w tych wierszach, ale niestety musimy to wszystko teraz przeskoczyć z braku czasu. Wenn wir nur an die Terebinte denken im Leben Abrahams. Gdy pomyślicie tylko o tych terebintach, które pojawiają się w życiu Abrahama. Wenn wir an den Ort Sichem denken im Alten Testament. Gdy pomyślicie o tej miejscowości Sichem wymienionej w Starym Testamencie. Aber wir wollen zum Schluss jetzt noch die zwei Kennzeichen Abrahams sehen. Ale na zakończenie tej godziny chcielibyśmy zobaczyć te dwie ważne cechy w życiu Abrahama. Das erste ist der Altar. Ważne rzeczy, a tą pierwszą rzeczą jest jego ołtarz. Bei den vier Patriarchen, w przypadku czterech patriarchów, finden wir eine Sache immer viermal. Jedną rzecz zawsze czterokrotnie mamy wzmiankowaną. Und ich kann es nur kurz erwähnen. I jestem w stanie tylko z braku czasu tylko krótko to teraz wymienić. Abraham, vier Altäre.
Abraham 4 ołtarze. Izaak 4 Brunnen. Izaak 4 studnie. Jakob 4 Denkmäler. Jakub 4 pomniki. Josef 4 Kleider. Josef 4 szaty. Altar spricht von Gemeinschaft. Ołtarz obrazowo wskazuje na społeczność. Der Brunnen spricht vom Wort Gottes. Studnia, czyli woda, źródło wody wskazuje na Słowo Boże. Die Denkmäler sprechen von wichtigen Entscheidungen an einem im Leben Jakobs. A pomniki wskazują obrazowo na bardzo ważne decyzje, jakie Jakub w swoim życiu podejmował. Und Kleider sprechen von einem Zeugnis. A szaty obrazowo wskazują na te zewnętrzne nasze świadectwo. Nun, hier finden wir jetzt den ersten Altar von Abraham. Ale tutaj mamy wymieniony pierwszy ołtarz, jaki zbudował Abraham. Es ist interessant, Abrahams Vorfahren waren Götzendiener. Jest to naprawdę bardzo interesujące, bo przecież przodkowie Abrahama byli bałwochwalcami. Wo steht das? Gdzie to jest napisane? Wenn man etwas sagt, muss man auch sagen, wo es steht, oder? Gdy coś się twierdzi, to trzeba też i powiedzieć, gdzie to jest napisane, nieprawda? Nicht hier. Nie jest to tutaj napisane. Sondern genau weit, weit später. Ale bardzo, bardzo daleko w przyszłości. Josua 24, vers 2. Jozue 24, rozdział 2, wiersz. Und deswegen musste er raus aus Ur. I to właśnie z tego powodu, że był bałwochwalcą, musiał wyjść z bałwochwalczego Ur Chaldejskiego. Da konnte er keinen Altar bauen. Bo tam, w tym kraju, nie mógł zbudować ołtarza dla Boga. Aber jetzt. Ale tu mógł zbudować. Und der erste Altar, den wir hier finden, ist mehr der persönliche Altar. I ten pierwszy ołtarz, który tutaj mamy wymieniony, to jest bardziej taki ołtarz jego własny, osobisty. Wir brauchen persönliche Gemeinschaft mit Gott. Tak samo i my potrzebujemy naszej osobistej społeczności z Bogiem. Hast du schon einmal am Sonntagmorgen gebetet? Czy już kiedykolwiek w niedzielę rano modliłeś się? Das ist mit Herzklopfen verbunden. To z pewnością jest to zawsze powiązane z wielkim biciem serca. Aber das ist nicht das erste Gebet hoffentlich. Ale mam nadzieję, że to nie jest pierwsza modlitwa. Du kannst zu Hause alleine üben. I ty możesz w domu sobie to poćwiczyć. Und das ist wichtig, persönliche Gemeinschaft mit Gott. I to jest rzecz bardzo ważna, aby mieć tą osobistą społeczność z Bogiem. Und dann finden wir in Vers 8 am Ende den zweiten Altar. A w ósmym wierszu pod koniec oglądamy drugi ołtarz. Und das ist mehr der gottesdienstliche Altar. A ten ołtarz jest bardziej ołtarzem charakteru przynoszenia chwały Bogu. Du sagst, warum soll das so sein? I ty sobie pomyślisz, a dlaczegoż by to tak miało być? Ich möchte das zeigen. Chciałbym to teraz tak pokazać. Der erste Altar ist besonders in Verbindung damit, dass er die Kanaaniter damals im Land waren. Vers 6 am Ende. Pierwszy ołtarz jest bardziej powiązany z tym, co czytamy pod koniec 6 wiersza, że byli wówczas w tej ziemi Kanaanejczycy. Persönliche Gemeinschaft führt zu einem Zeugnis in der Welt. Bo osobista społeczność z Bogiem prowadzi do tego, że stajemy się świadectwem przed tym światem. Der zweite Altar war wo? War wo? An welchem Ort? Drugi ołtarz, gdzie się znajdował? W jakiej miejscowości? In Bethel. W Betelu. Bethel heißt Haus Gottes. To słowo Betel tłumaczy się dom Boży. Deswegen gemeinschaftlicher Altar. A dlatego można powiedzieć, że był to ołtarz tej społeczności z Bogiem. Und das können wir jetzt sehr schön mit 1. Petrus 2 verbinden. I to możemy bardzo pięknie połączyć z pierwszym listem Piotra, drugi rozdział. Wir sind eine heilige Priesterschaft. Tam czytamy o tym, że my jesteśmy kapłaństwem świętym. Und wir sind eine königliche Priesterschaft. Ale również, że jesteśmy też i kapłaństwem królewskim. 1. Petrus 2, vers 5 und vers 9.
To jest pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty i dziewiąty wiersz. Betel heißt also Haus Gottes. Betel to inaczej nazywa się Dom Boży. Das war östlich. I ono znajdowało się na wschodzie. Betel im Westen und Ai im Osten. Przepraszam, Betel znajdowało się z zachodu, a Ai ze wschodu. Ai bedeutet Trümmerhaufen. Ai tłumaczy się jako kupa gruzu. Wir können sagen, a więc my możemy powiedzieć, wenn wir in Demut und Gehorsam uns versammeln, jeżeli będziemy się zgromadzali w pokorze i w posłuszeństwie, dann ist es Betel. Wtedy będzie to Betel. Wenn aber in unserer Mitte Hochmut und Ungehorsam da ist, ale jeżeli pośród nas będzie pycha i nieporządek, dann wird daraus ein Trümmerhaufen. To z tego zrobi się kupa gruzu. Deswegen müssen wir immer aufpassen. Ist es Haus Gottes oder ist es Ei? I dlatego musimy zawsze na to zwracać uwagę, czy jest jeszcze to Dom Boży, Betel, czy to już jest kupa gruzu, Ei. Nun, was bedeutet ein Zelt? A co praktycznie oznacza namiot? Ihr braucht keine Sorge haben. Nie martwcie się. Heute Nacht brauchen wir nicht zelten. Dzisiaj w nocy nie będziemy musieli nocować w namiotach. Es ist natürlich nur eine Beschreibung, die wir geistlich anwenden. Naturalnie jest to opis, który możemy duchowo zastosować. Man kann in einem wunderbaren Haus leben. Można mieszkać w cudownym domu. Und trotzdem ist es ein Zelt. A pomimo tego będzie to dla mnie miejsce o charakterze namiotu. Man kann in einem Zelt leben. A można również mieszkać w namiocie. Und trotzdem ist es ein Haus. A pomimo tego będzie to dla mnie dom. Die Entscheidung ist nicht das Äußere. A więc decydującą rzeczą nie jest ten kształt i wygląd zewnętrzny, sondern mein Herz. Decydującą rzeczą jest moje serce. Fremdlingschaft ist nicht eine Sache der Dicke der Mauer. Bo być obcym przybyszem to nie jest rzecz, która jest do zmierzenia grubością murów. Sondern meine Herzenseinstellung zu den irdischen Dingen. Ale być obcym przybyszem to jest moje nastawienie serca do tych rzeczy, tych ziemskich rzeczy wokoło nas. Und so wollen wir uns das zu Herzen nehmen. Altar. I dlatego chcielibyśmy to sobie wziąć do serca. Po pierwsze ołtarz. Gemeinschaft mit Gott. Po drugie społeczność z Bogiem. Im Bewusstsein der Fremdlingschaft auf dieser Erde. Po trzecie w świadomości tego, że jesteśmy obcymi przybyszami tu na tej ziemi. Auf dieser Grundlage endet dieser Abschnitt. Abraham rief den Namen des Herrn an. I z tego powodu również ten urywek kończy się tymi słowami, że Abraham wzywał tam imienia Boga. Möchte das auch unser Wunsch sein. Oby to też i było naszym życzeniem. Wir lesen weiter in 1. Mose 12, ab Vers 9 bis 13, Vers 13. Kontynuując wczorajsze rozważanie, czytamy dzisiaj w pierwszej Księdze Mojżeszowej dalsze wiersze w 12 rozdziale. Wczoraj były przeczytane od 1 do 8. Dzisiaj przeczytamy pierwszą Mojżeszową, 12 rozdział, od 9 wiersza do 13 rozdziału, do 13 wiersza. 12 rozdział, 9 wiersz. Potem wędrował Abram coraz dalej do Negebu. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą: to jest jego żona, i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu,
Zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna, a gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona, wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Ze względu na nią wyświadczał Abramowi dobrodziejstwa, tak, że miał owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. Lecz Pan dotknął Faraona i jego dom ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją, także wziąłem ją sobie za żonę? A teraz tu jest żona twoja, weź ją i odejdź. Potem rozkazał Faraon ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało. Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot, między Betelem i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór. A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść, jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot podniósł oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręt nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram mieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Wir wollen uns mit dem Leben Abrahams weiter beschäftigen. Dzisiaj chcemy dalej się zajmować rozważaniem życia Abrahama. Und wir haben gesehen, dass das Leben Abrahams sich in drei Teile teilt, über die Gottes Wort berichtet. Zauważyliśmy to wczoraj, że życie Abrahama dzieli się na trzy części, tak jak nam to Słowo Boże podaje. Kapitel 12 bis 14. 12 rozdział do 14 wiersza. Das haben wir gestern schon gesehen, ist der erste Teil. Wczoraj to mogliśmy już oglądać, jest to ta pierwsza część jego życia. Kapitel 15 bis 21, der zweite Teil. 15 rozdział do 21 rozdziału to jest druga część jego życia. Und Kapitel 22 bis 25 Vers 10, der dritte Teil. I trzecia część jego życia to 22 do 25 rozdziału do 10 wiersza. Przepraszam, powiedziałem na początku pierwsza część od 12 rozdziału do 14 wiersza. Do 14 rozdziału. Od 12 do 14 rozdziału. Und wir können das gut erkennen durch die Worte nach diesen Dingen. I poszczególne części jego życia możemy bardzo dobrze rozpoznać, kiedy się zaczynają, bo w Biblii jest tutaj znamienne słowo po tych wydarzeniach. Und wir haben gesehen, der erste Teil zeigt uns, Abraham glaubt und gehorcht.
I widzieliśmy w pierwszej części jego życia, że Abraham uwierzył i był posłuszny Słowu Bożemu. Glauben und Gehorsam ist ein wichtiges Paar, was zusammengehört. Tak, wiara i posłuszeństwo to jest bardzo ważna para, która jest nierozdzielnie ze sobą połączona. Im zweiten Teil, Kapitel 15 bis 21, sehen wir, wie der Glaube Abrahams stark wird. W drugiej części jego życia, która jest opisana od 15 do 21 rozdziału, oglądamy wyraźnie, jak bardzo wzmocniła się wiara Abrahama. Und im dritten Teil sehen wir Abraham auf der Höhe des Glaubens. A w trzeciej części jego życia, począwszy od 22 rozdziału, oglądamy Abrahama na wyżynach wiary. Ich möchte kurz diese drei Teile auch prophetisch aufzeigen, was sie bedeuten. Chciałbym krótko też i przedstawić, jakie prorocze znaczenie mają te trzy części jego życia. Es ist interessant, alle drei Teile enden prophetisch im tausendjährigen Reich. Jest to naprawdę interesujące, gdy zauważymy, że wszystkie trzy części jego życia w proroczy sposób kończą się w tysiącletnim królestwie. Wir sehen im ersten Teil, dass der Schwerpunkt auf dem Segen liegt. W pierwszej części jego życia wielki nacisk jest położony na błogosławieństwo. Gott hatte gesagt, wir haben das gestern gesehen, ich will dich segnen. Bóg powiedział, myśmy mogli to wczoraj oglądać, ja chcę ciebie błogosławić. Und wodurch wird der Segen einmal auf diese Erde kommen? A przez co to błogosławieństwo będzie kiedyś spływało na tą ziemię? Wir werden es gleich in Kapitel 14 sehen, wo wir ein Bild vom tausendjährigen Reich haben, wo Melchisedek heraustritt. I będziemy to wkrótce oglądali w 14 rozdziale, w którym będziemy rozważali osobę Melchisedeka, przez którego to błogosławieństwo będzie spływało. Das ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Wir werden es gleich sehen. Będziemy to wkrótce oglądali. Ta osoba jest obrazowo wskazującą na osobę Pana Jezusa. Im zweiten Teil, Kapitel 15 bis 21, geht es besonders um den Besitz des Landes. W drugiej części, od 15 do 21 rozdziału, chodzi o objęcie w posiadanie tego kraju, tej ziemi. Kapitel 15, Vers 18, schließt Gott einen Bund. W 15 rozdziale, w 18 wierszu, czytamy o tym, że Bóg zawiera z Abrahamem przymierze. Und verspricht der Nachkommenschaft das Land. I on przyrzeka potomstwu jego tą całą ziemią, na której wędrował. Wir sehen die zwei Bündnisse vorgeschattet in Sara und Hagar. I te dwa przymierza mamy zobrazowane w tych dwóch osobach, Sary i Hagar. Der Bund mit Hagar mit Bedingungen und der Bund Saras ohne Bedingungen. Przymierze zobrazowane w osobie Hagar jest przymierzem z pewnymi warunkami, a przymierze zobrazowane w osobie Sary jest przymierzem bez żadnych warunków, bezwarunkowe. Und dann sehen wir in Kapitel 21 am Ende, dass Abraham einen Baum pflanzt. I pod koniec 21 rozdziału możemy też zauważyć, że Abraham posadził pewne drzewo. Ich frage euch, wann pflanzt ihr einen Baum? Chciałem was zapytać, kiedy żeście zasadzili drzewo? Ich habe hier auf eurem Grundstück noch nie einen Baum gepflanzt. Ja u was tutaj na waszym kawałku tej ziemi, koło tej sali, nie zasadziłem ani jednego drzewa. Weil, was bringt es mir? Dlatego, bo cóż to drzewo by mi przyniosło? Ein Baum pflanzt man, wenn einem das Land gehört. Drzewo sadzi ten, do którego ten kawałek ziemi należy. Also, dort zeigt Gott im Hinblick auf das tausendjährige Reich, dass einmal Israel das Land gehören wird. I tym właśnie Bóg pokazuje, patrząc już w przód na tysiącletnie królestwo, że jego narodowi będzie ten do tego jego narodu będzie kiedyś ta ziemia należała.
In Kapitel 22 bis 25 finden wir dann die Fruchtbarkeit des Landes. W 22 do 25 rozdziału oglądamy ten urodzajność tego kraju. Wir können nicht so lange dabei verweilen, eine wunderbare Passage des Wortes Gottes. Nie możemy zbyt długo nad tym się zatrzymywać, ale jest to cudowny urywek Słowa Bożego. Es beginnt mit der Grundlage, Isaak wird geopfert. A wszystko rozpoczyna się na tej podstawie ofiarowania Izaaka. Und auf einmal steht in einer Klammer, Rebekka wird geboren. I nagle, tak nawiasem jest pokazane, że narodziła się Rebekka. Rebekka ist ein Vorbild auf die himmlische Braut. A Rebekka jest obrazem na tą niebiańską oblubienicę. Dann sehen wir plötzlich in Kapitel 23, Sarah stirbt. A nagle potem w 23 rozdziale oglądamy, że umiera Sara. Israel wird beiseite gesetzt. A to obrazowo wskazuje, że Izrael będzie odsunięty na bok na pewien okres. Kapitel 24, Rebekka wird zu Isaak gebracht. W 24 rozdziale oglądamy, że Rebekka jest przyprowadzona do Izaaka. Kapitel 25, Ketura ist die Frau Abrahams nach Sarah und gebiert ihm Kinder. W 25 rozdziale oglądamy Keturę, to jest drugą żonę Abrahama, którą on pojął po śmierci Sary, i oglądamy, że ona urodziła Abrahamowi następne dzieci. Das ist ein Bild von Israel in der Zukunft, im tausendjährigen Reich. A ona jest obrazem Izraela w przyszłości, w tysiącletnim królestwie. Ich habe das nur ganz kurz vorschatten können, aber das ist etwas Wunderbares, wie Gott uns das zeigt. Ja to bardzo w skrótowej formie wam teraz przekazałem, ale to jest naprawdę cudowna rzecz, żeby tym się głębiej zająć. Lesen wir nur einen Vers noch dazu aus Kapitel 22. Przeczytajmy do tego tylko jeden wiersz z 22 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Vers 17. 17 wiersz. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. Im tausendjährigen Reich wird einmal offenbar, dass der Jesus eine himmlische Braut hat. W tysiącletnim królestwie będzie to objawione, że Pan Jezus posiada tą niebiańską oblubienicę und eine irdische Braut hat. I również ziemską oblubienicę. Und hier sehen wir wieder, im ersten Buch Mose ist schon alles vorgeschattet. I tu możemy oglądać w pierwszej księdze Mojżeszowej, że wszystko zostało już tu zobrazowane, tak w cieniach pokazane, co będzie w przyszłości. Gestern Abend haben wir gesehen, dass Abraham hinausgegangen ist mit Gott. Wczoraj wieczorem mogliśmy to oglądać, że Abraham wyszedł ze swojego starego kraju razem z Bogiem. Und wir haben gesehen, hinaus ist nur möglich mit Gott. I mogliśmy to stwierdzić, że wyjście jest możliwe tylko i wyłącznie z Bogiem. Es ist ihm erschienen Gott der Herrlichkeit. Abrahamowi ukazał się Bóg chwały. Und ich hoffe, dass alle, die heute hier sind, auch eine Begegnung mit dem Gott der Herrlichkeit gehabt haben. I mam taką nadzieję, że wszystkie osoby, jakie tutaj są na tej sali zgromadzone, kiedyś właśnie miały spotkanie z Bogiem chwały. Wir werden heute sehen, was es bedeutet, wenn wir nur mitlaufen. Dzisiaj będziemy mogli to oglądać, jakie to skutki za sobą pociąga, jeżeli ktoś jest tylko takim współbiegnącym z osobą wierzącą. Bei Lot. Będziemy to oglądali na przykładzie osoby Lota. Um einen Satz noch einmal zu wiederholen. Aby jedno zdanie tylko powtórzyć z wczoraj, powiem. Abraham wandelte mit Gott. Abraham pielgrzymował z Bogiem. Aber Lot nur mit Abraham. Ale Lot pielgrzymował tylko z Abrahamem. Aber wir brauchen alle eine persönliche Entscheidung zum Wandeln mit Gott.
My wszyscy w swoim życiu musimy podjąć osobistą decyzję, aby w swoim życiu pielgrzymować z Bogiem, a nie z kimś innym. Gestern haben wir zwei Kennzeichen gesehen von Abraham, Zelt und Altar. Wczoraj mogliśmy oglądać dwie cechy, jakimi wyróżniało się życie Abrahama, a to jest właśnie namiot i ołtarz. Der Altar spricht von der Gemeinschaft. Ołtarz wskazuje na społeczność. Und das Zelt von Fremdlingschaft. A namiot wskazuje obrazowo na przebywanie na tej ziemi jako obcy przybysz. Wohnen wir alle in Zelten? Czy my rzeczywiście, duchowo patrząc, wszyscy mieszkamy w namiotach? Nein. Nie. Aber das ist auch nicht die Anwendung, die wir aus dem Zelt machen. Takie też nie jest zastosowanie tego słowa namiot. Es kommt auf unser Herz an. Dlatego, że tutaj chodzi, jakie my mamy nastawienie serca. Wir können in einem Haus wohnen, aber geistlich ein Zelt haben. My możemy rzeczywiście mieszkać w domu, ale duchowo możemy mieć nastawienie, że mieszkamy czasowo w namiocie. Wir können äußerlich in einer Hundehütte wohnen, aber kein Zelt haben. My możemy też i odwrotnie patrząc mieszkać w takiej budzie, jakby powiedzieć, dla psa, ale w sercu swoim nie będziemy mieli nastawienia mieszkania na tej ziemi jak w namiocie. Das Herz ist die Entscheidungszentrale. Bo serce jest właśnie tą centralą, w której podejmuje się wszystkie decyzje. Wir haben heute einen langen Text vor uns. Dzisiaj mamy przed sobą stosunkowo długi tekst. Und wir wollen nur einige Punkte herausnehmen. I z tego tekstu tylko będziemy mogli niektóre punkty wyjąć i rozważyć. Was war heute der erste Schritt hinab nach Ägypten in unserem Text? Jaki był dzisiaj pierwszy krok Abrahama? Krok w dół do Egiptu. Der erste Schritt ist nicht hinab nach Ägypten. Kapitel 12, in seinem Leben. Jego pierwszy krok w jego życiu to nie był krok skierowany w dół. Der erste Schritt, den sehen wir schon am Anfang von Vers 9. Pierwszy krok jego możemy oglądać na początku już 9 wiersza. Er zog fort. Potem wędrował Abraham. Das ist der erste Schritt. Taki zawsze jest pierwszy krok. Der sehr gefährlich ist. Który jest zawsze bardzo niebezpieczny. Vielleicht ist heute Nachmittag jemand hier, der diesen Schritt auch schon gemacht hat. Może dzisiaj wśród nas jest w tej sali ktoś taki, który już taki krok właśnie uczynił. Er ist hier. On tutaj wprawdzie jeszcze jest obecny. Aber das Herz ist schon ein wenig weitergezogen. Ale jego serce już powędrowało trochę dalej. Und das ist gefährlich. I to jest bardzo niebezpieczne. Weil dabei bleibt es nicht, das zweite ist immer weiter. Dlatego, że niewiele trzeba, aby nastąpiła rzecz następna, kolejna, wędrować coraz to dalej. In den Süden. Wędrować w kierunku południa. Was bedeutet der Süden? Cóż oznacza południe? Wir sehen, dass das Land Israel auch geografisch ein wunderbares Vorbild ist. My możemy oglądać, że i kraj izraelski geograficznie może być dla nas cudownym przykładem. Was ist der Süden? Co to jest południe? Der ist angenehm. Południe jest rzeczą przyjemną. Es gibt viele Leute aus Mitteleuropa, die sind im Winter in Südeuropa. Wiele ludzi z środkowej Europy chętnie przebywa w czasie okresu zimy na południu Europy. Wir hätten heute nicht Regen und 2 Grad. Dzisiaj nie mielibyśmy deszczu i temperatury 2 stopni, sondern 20 Grad und Sonne. Ale mielibyśmy temperaturę 20 stopni i słońce. Das ist doch angenehm, oder? Byłoby to na pewno przyjemniejsze, nieprawdaż? Aber in den Wegen mit Gott geht es nicht um angenehm. Ale jeśli chodzi o drogi, jakimi mamy chodzić z Bogiem, nie chodzi o to, aby było to dla nas przyjemne.
Das Entscheidungskriterium ist nicht, ist es angenehm. Bo nie jest decydującym kryterium dla ciebie to, czy ta rzecz jest dla ciebie przyjemna. Sondern was ist der Wille Gottes? Decydujące jest to poznać, jaka jest wola Boża. Aber vorsichtig, es ist eine Wüste. Ale bądźmy ostrożni, na południu jest też i pustynia. Süden bedeutet im hebräischen Text Negev, die Wüste. Bo w języku hebrajskim to południe jest właśnie określone, tak jak w naszym tłumaczeniu, Negeb, czyli pustynia. Und so ist logisch die Folge Hungersnot. I jest to rzecz logiczna, że w takim rejonie może nastać głód. Wenn ich mein Herz von Gott entferne, gibt es Hungersnot. Jeżeli ja oddalam się w swoim sercu od Boga, to rzeczą następną bywa właśnie głód. Also bewahren wir unsere Herzen vor dem ersten Schritt weg von Gott. A więc strzeżmy swojego serca przed uczynieniem pierwszego kroku oddalającego nas od Boga. Wo war Lot? A gdzie w tym czasie przebywał Lot? Hier steht nichts von Lot. Nic tutaj nie jest napisane o Locie. Wir müssen auch fragen, warum die Bibel über manche Sachen schweigt. Musimy też siebie samych zapytać, dlaczego w niektórych miejscach Biblia na niektóre sprawy po prostu milczy. In Kapitel 13 steht, Lot zog wieder zurück mit ihm. W 13 rozdziale możemy od razu przeczytać, że Lot razem z nim wyszedł. Das war verwunderlich. Jest to zadziwiające. Aber dass Lot mit nach Ägypten gezogen war, das war logisch. Ale to, że Lot poszedł razem z nim do Egiptu, to jest no logiczna rzecz. Nun, er zog nach Ägypten. Was bedeutet Ägypten? Tak, on poszedł do Egiptu. A co oznacza Egipt? Ägypten ist ein Bild von dieser Welt. Egipt jest obrazem świata. Und sie zeigt Selbstzufriedenheit und Unabhängigkeit. I obrazuje zadowolenie z samego siebie i stan niezależności. In 5. Mose 11, Vers 10 findet ihr einen Vers, wo aus dem Nil mit dem Schöpfrad das Land versorgt wird, um es unabhängig von dem Regen zu machen. W 5 Mojżeszowej, w 11 rozdziale, w 10 wierszu, jest opisane, jak kraj egipski jest za pomocą właśnie tego specjalnego koła wodnego nawadniany, aby plony pól były niezależne od padającego deszczu. Das ist bis heute so. Do dzisiaj tak sprawa wygląda. Der Mensch möchte unabhängig von Gott sein. Człowiek chce być niezależnym od Boga. Aber nicht der Gläubige. Ale przecież nie człowiek wierzący. Nun, was passiert in Ägypten? A więc co stało się w Egipcie? Abraham hat Angst um seine Frau. Abraham zaczął nagle obawiać się o swoją żonę. Warum war das nicht in Kanaan so? Dlaczego tak nie działo się w Kanaanie? Wie kommt das? Jak to możliwe? Weil er auf einem falschen Weg war. To dlatego, że on właśnie znalazł się na tej niedobrej, złej drodze. War Sara die Schwester von Abraham? Czy Sara była siostrą Abrahama? Wir lesen einmal Kapitel 20. Musimy przeczytać 20 rozdział tej księgi. Abraham hat den Fehler später noch einmal gemacht. Abraham jeszcze raz ten błąd popełnił później. Vers 12. Czytamy 20 rozdział, 12 wiersz. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie córką matki mojej, pomimo to została żoną moją. Also, es ist eine halbe Wahrheit. A więc powiedzieć, że to siostra moja, to jest tylko półprawda. Und eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. A półprawda zwykle jest całym kłamstwem. Ich denke, wir kennen in unserem Leben auch halbe Wahrheiten. Myślę, że i znamy ze swojego życia takie półprawdy. Ich spreche zu euch Kindern. I teraz mówię do was, dzieci, posłuchajcie.
Du weißt genau, meine Eltern wollen nicht, dass ich dorthin gehe. Na przykład ty doskonale wiesz, że rodzice by nie chcieli, abyś poszedł gdzieś. Ich weiß nicht, wo es einen Platz gibt, wo eure Eltern nicht wollen, dass ihr hingeht. Nie wiem, jakie by było to miejsce, w którym by rodzice nie chcieli, żebyście tam przebywali. Aber ihr kennt bestimmt so etwas. Ale z całą pewnością znacie takie miejsca. Und damit die Eltern es nicht merken, gehen wir noch zu einem zweiten Ort, der erlaubt ist. I aby rodzice tego nie zauważyli, idziemy najpierw do drugiego, innego miejsca, które przez rodziców jest dopuszczalne. Du kommst nach Hause. I wtedy ty przychodzisz do domu. Und der Vater fragt, wo warst du? I może tata zapyta ciebie, gdzie byłeś? Ja, nur am zweiten, also man sagt nur von dem zweiten Ort, den ersten kann man ja schnell weglassen. Tak, i ty wtedy mówisz o tym drugim miejscu, które jest dopuszczalne, te pierwsze po prostu nie wspominasz. Kennen wir nicht so etwas? Czy może nie znamy czegoś takiego z własnego życia? Es ist eine Lüge. Ale wiedz, że to jest kłamstwo. Wenn wir bewusst die Wahrheit verschweigen. Kłamstwem jest wtedy, jeżeli my świadomie przemilczymy prawdę. Und wir sehen in Kapitel 20 Vers 13. I oglądamy w 20. rozdziale w 13. wierszu, dass diese Absprache schon sehr alt ist. Że tego rodzaju umówienie się jest już rzeczą bardzo starą. Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: tę przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie: on jest bratem moim. Schon damals hatten sie abgesprochen, das wollen wir sagen. Już w tamtych czasach ludzie się umawiali między sobą: to i to będziemy mówili. Gibt es vielleicht in deinem Leben auch eine alte Absprache? Czy i może dzisiaj jeszcze w twoim życiu jest takie stare umówienie się, co dalej trwa? Dann sehen wir, welche Folgen jetzt kommen. To spójrz, jakie to może pociągnąć następstwa. Und Abraham wird hier zu einem rücksichtslosen Egoisten. I Abraham staje się tutaj w tym przypadku bezwzględnym egoistą. Wenn wir Vers 11 bis 13 einmal ich, mir, mich unterstreichen, dann sehen wir, dass es häufig vorkommt. Gdybyśmy w tym 12 rozdziale od 11 do 13 wiersza podkreślili sobie te słowa ja, mnie, dla mnie, to byśmy stwierdzili, że tych słów jest tam bardzo dużo. Und jetzt sehen wir, sie kommen in Ägypten an und genauso passiert es. I możemy tak zobaczyć, że przyszli do Egiptu i dokładnie tak się stało. Abraham gibt lieber seine Frau auf, als die Wahrheit zu sagen. Abraham chętniej oddaje swoją żonę, niż miałby powiedzieć prawdę. Und auf den ersten Blick scheint es so, als wenn das Ergebnis gut ist. I na pierwsze spojrzenie wydaje się, jak gdyby skutek tego działania był prawidłowy, dobry. In Vers 16 heißt es, und der Pharao tat Abraham Gutes. W 16 wierszu czytaliśmy, ze względu na nią wyświadczał Faraon Abrahamowi dobrodziejstwa. Und dort sehen wir einen Grundsatz. Ale w tym miejscu musimy spojrzeć na pewną zasadę. Segen, auch äußerer Segen, ist kein Beweis für die Richtigkeit des Weges. Błogosławieństwo, czyli takie zewnętrzne błogosławieństwo, nie musi być dowodem, że znajdujemy się na właściwej drodze życia. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. To jest bardzo ważna zasada życiowa. Es gibt viele, die sagen, schau mal, dort ist eine Gruppe von Christen, die haben großes Wachstum. I wielu jest chrześcijan takich, którzy mówią między sobą: popatrz, tam w tym miejscu jest taka grupa chrześcijan, którzy doświadczają wielkiego wzrostu liczebnego. Aber das bedeutet nicht, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ale to wcale nie musi oznaczać, że oni jednocześnie znajdują się na właściwej drodze.
Hier sehen wir es deutlich. Abraham ist in Ägypten und bekommt etwas. Aber war er richtig? Tu dobitnie to oglądamy. Abraham jest w Egipcie. On otrzymuje wiele rzeczy, ale czy on był na właściwym miejscu? Vielleicht sagst du, wenn ich einen anderen Weg gehe, wäre ich vielleicht verheiratet. Ich verheiratet. Kann ich leichter einen Ehepartner finden? Może ty sobie myślisz, ach, gdybym poszedł inną drogą, to już dawno byłbym za żonaty, albo dawno byłabym za mężna. Aber wenn wir auf Kosten der Wahrheit einen Weg gehen, wird es nicht zum Segen sein. Ale am Ende. Ale wiedz, że na koniec, jeżeli pójdziemy jakąś drogą kosztem prawdy, to nie będzie to dla nas błogosławieństwem. Wir sehen das hier deutlich. My to dobitnie tutaj oglądamy. Was bekommt Abraham? A co Abraham otrzymuje? Er bekommt Kleinvieh, Rinder, Esel, Knechte und Mägde. Tutaj czytamy o tym, że on otrzymuje owce, bydło, osły, niewolników i niewolnice. Was bedeutet das? Co to wszystko oznacza? Das sieht man nicht sofort als erstes. Tego na pierwszy rzut oka nie można zauważyć. Welche Magd hat er bekommen? Magd. Magd. Jaką niewolnicę on otrzymał? Hagar. Hagar. Hier lesen wir noch nichts von Hagar. Tu w tym miejscu jeszcze nic nie czytamy o Hagar. Aber hier ist der Ursprung für den Fehltritt mit Hagar. Ale tu właśnie oglądamy te źródło tego następnego jego błędnego kroku, jaki popełnił w przyszłości z Hagar. Manchmal dauert es sehr lange, bis es offenbar wird. Czasami bardzo długo to trwa, zanim pewna rzecz się objawi. Aber hier ist der Beginn. Ale tu oglądamy właśnie początek tej rzeczy. Nun wird Abraham in Ägypten durch Pharao bewahrt. Tak, w Egipcie Abraham został ochroniony przez Faraona. Gott schlägt Pharao. Bo to Bóg właśnie dotknął plagami Faraona. Und das ist Gnade für Abraham. A to okazało się wielką łaską w stosunku do Abrahama. Und jetzt sehen wir auf einmal, dass Pharao zum Sprachrohr Gottes für Abraham wird. I nagle teraz widzimy, że ten Faraon staje się tym megafonem Bożym, który przemawia do sumienia Abrahama. Gestern Abend haben wir gesehen, dass Gott mit Abraham spricht. Wczoraj mogliśmy to oglądać, że Bóg rozmawiał z Abrahamem. Aber jetzt sehen wir, Gott spricht in Ägypten nicht mit Abraham. A teraz możemy to stwierdzić, że Bóg w Egipcie nie rozmawia z Abrahamem. Und ich denke, auch uns ist das hier schon einmal passiert. I ja myślę, że i nam kiedyś w życiu takie coś się przydarzyło. Vielleicht hast du gedacht, ich muss unbedingt einmal eine Feier besuchen von dieser Welt. Może ty sobie myślałeś, konieczną rzeczą dla mnie jest, aby odwiedzić jakąś uroczystość w tym świecie. Und du kommst an. Ty przychodzisz na to miejsce. Und auf einmal sagt ein Freund oder Freundin zu dir. I nagle przyjaciel albo przyjaciółka twoja mówią ci: Was machst du denn hier? A co ty tutaj robisz? Ich dachte, ein Christ geht hier nicht hin. Ja myślałem, że chrześcijanin czy chrześcijanka nie przychodzi na takie miejsca. Dann sehen wir genau das gleiche wie hier. I wtedy będziemy mogli oglądać dokładnie takie same zdarzenie, jak tutaj jest opisane. Pharao stellt jetzt Fragen an Abraham. Faraon stawia Abrahamowi pytania. Was hast du gemacht? Warum? Warum? Co ty uczyniłeś? Dlaczego i po co? Vers 18 und 19. Czytamy to w 18-19 wierszu. Und wir sehen, dass es klar wird, was der Jesus auch in Johannes 15, ich glaube Vers 19 sagt. I myślę, że to jasno też widzimy, co Pan Jezus powiedział w 15. rozdziale Ewangelii Jana, chyba w 19. wierszu. Die Gläubigen stören die Welt. Że ludzie wierzący są zakałą dla tego świata, przeszkadzają temu światu.
Er sagt zu Abraham, geh weg. I tak też Abraham powiedział do Abrahama, wyjdź stąd. Und wir haben schon gesehen, das zweite ist, dass Gott die Welt benutzt, um uns zu korrigieren. I niestety musimy to jeszcze raz podkreślić. Tutaj Bóg musi użyć świata, aby nas skorygować. In Kapitel 13 sehen wir dann, dass Abraham zurückkehrt. W 13 rozdziale oglądamy, że Abraham wraca z powrotem. Aber ganz wichtig ist, der Impuls zur Rückkehr kommt immer von Gott. Ale bardzo ważną rzeczą jest to, że ten impuls do wrócenia z powrotem zawsze wychodzi ze strony Boga. Wann haben wir das Bewusstsein der Liebe Gottes am nötigsten? Kiedy mamy właśnie tą świadomość miłości Bożej najbardziej potrzebną? Gerade dann, wenn wir gesündigt haben. Dokładnie wtedy, gdy żeśmy zgrzeszyli. Dann möchte der Teufel sagen, du bist ein Gläubiger? Bo wtedy nieprzyjaciel chce powiedzieć, diabeł, ty jesteś wierzący? Bleibe lieber in der Welt. A zostań lepiej w tym świecie. Mit der Sünde kannst du nicht noch einmal zu Gott kommen. Z tym grzechem to nie musisz już do Boga przychodzić. Aber ihr habt im Moment, habe ich gehört, erste Johannesbrief betrachtet. Słyszałem, że żeście rozważali pierwszy list Jana. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. Tam czytamy, że mamy urzędownika u Ojca. Und er hatte zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet. A Pan też powiedział kiedyś do Piotra, ale ja modliłem się za tobą. Bevor er gesündigt hat. Czyli zanim Piotr zgrzeszył, Pan się modlił. Und so ist es auch für uns sehr wichtig, Gott liebt dich, auch wenn du einen Fehler gemacht hast. I dlatego jest to dla nas bardzo ważne wiedzieć, że Bóg miłuje ciebie nawet wtedy, gdy ty zgrzeszyłeś. Aber dann sehen wir, die Rückkehr ist schwierig. Ale następnie mogliśmy to oglądać, że powrót staje się rzeczą powiązaną z trudnościami. Er zieht zuerst zurück in den Süden. Abraham najpierw poszedł w kierunku południa. War das genug? Czy to było wystarczającą rzeczą? Nein. Nie. Er muss noch weiterziehen bis Bethel. On musiał dalej jeszcze dojść aż do miejscowości Betel. Dann erst lesen wir wieder von einem Zelt und Altar. I dopiero w tym miejscu znowu możemy przeczytać wzmiankę o namiocie i ołtarzu. Von Vers 9 bis Vers 20 in Kapitel 12 haben wir nichts davon gelesen. Od 9 do 20 wiersza 12 rozdziału nic na ten temat nie czytaliśmy. Und dann finden wir den letzten Schritt. Er rief den Namen des Herrn wieder an. I następnie oglądamy ostatni jego krok, gdzie czytaliśmy i wzywał w tym miejscu imienia Pana. Wir sehen, dass der Weg hinab schnell geht, aber der Weg zurück schwer ist. Możemy oglądać, że droga w dół, czyli w kierunku Egiptu, jest drogą, którą się szybko podąża, ale droga z powrotem jest powiązana z trudnościami. Das ist beim Fahrradfahren auch so. Gdy jedziemy rowerem, dokładnie tak samo to wygląda. Bergab können wir schnell fahren. Z góry szybko nam się zjeżdża. Aber berghoch ist schwierig. Ale jakże z trudem wjeżdżamy pod górę. Und das ist im Geistlichen auch so. I dokładnie tak samo sprawa wygląda w życiu duchowym. Wenn wir jetzt vergleichen, was Abraham und was Lot besessen hat. Gdy teraz możemy przyjrzeć się temu, co posiadał Lot i Abraham, dann sehen wir einen großen Unterschied. To możemy stwierdzić wielką różnicę. Von Lot heißt es in Vers 5. W stosunku do Lota jest napisane w 5 wierszu, dass er Kleinvieh, Rinder und Zelte hatte. Że on miał owce, bydło i namioty. In Vers 2 lesen wir von Abraham. A w wierszu drugim czytamy o Abrahamie. Er war reich an Vieh. On był bogaty w trzodę. Silber und Gold. W srebro i złoto. Ich frage euch, hatte Lot kein Silber und kein Gold? Chciałbym was zapytać, czy Lot nie miał srebra i złota?
Ich glaube doch. Ja, myślę, że tak. Aber warum spricht Gott bei Abraham von Gold und Silber und nicht bei Lot? A dlaczego Bóg mówi w stosunku do Abrahama, że miał srebro i złoto, a w stosunku do Lota przemilczał to? So müssen wir die Bibel lesen. Właśnie stawiając takie pytania, musimy w ten sposób czytać naszą Biblię. In der Welt könnten wir in einem Buch sagen Zufall. W świecie możemy w takim przypadku powiedzieć czysty przypadek. Aber hier ist es inspiriertes Wort Gottes. Ale tu przed nami leży inspirowane słowo Boże. Wovon spricht Silber? A więc na co obrazowo wskazuje srebro? In der Sprache des Altertums war Silber das Geld. W języku starożytności srebro było zawsze zamiennikiem pieniądza. Wir könnten auch lesen, er war reich an Vieh, an Sloty und Gold. Można by było tutaj przeczytać, że on był bogaty w trzodę, w złotówki i w złoto. Und Geld ist das Wort oder die Anwendung auf den Preis, den Gott bezahlt hat, unsere Erlösung. A ta moneta, te pieniądze są obrazem tej wielkiej ceny, jaką Bóg musiał zapłacić, abyśmy dostąpili odkupienia z naszych grzechów. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Lot ein Gläubiger war. A my dopiero z Nowego Testamentu dowiadujemy się, że Lot był człowiekiem wierzącym. Aber seine Augen waren nicht auf die Erlösung gerichtet. Ale jego oczy nie były skierowane na odkupienie. Und das ist die Bedeutung, warum es bei Lot fehlt. I to jest właśnie znaczenie, czy wytłumaczenie tego, dlaczego w stosunku do osoby Lota nie jest wzmiankowane srebro. Gold spricht in der Bibel von der Gerechtigkeit, der Herrlichkeit Gottes. Złoto obrazowo wskazuje na wspaniałość i sprawiedliwość Bożą. Und auch das hat Lot nicht beschäftigt. I również i te rzeczy nie zajmowały Lota. Das macht jetzt der nächste Abschnitt völlig klar. To dobitnie pokazuje następny urywek. Wir wollen uns das jetzt ein wenig anschauen. Krótko przyjrzyjmy się temu. Sie sind sehr reich geworden und jetzt gab es Zank. Oni bardzo się wzbogacili i nagle powstały sprzeczki. Das ist eine sehr traurige Entwicklung. To jest bardzo smutny rozwój wypadków. Übrigens sehr praktisch auch für heute. Ale tak poza tym jest to urywek bardzo praktyczny również i dla dzisiejszych czasów. Ich glaube, in Europa waren wir noch nie so reich wie heute. Ja myślę, że my ludzie w Europie nigdy nie byliśmy tak bogatymi ludźmi w całej przeszłości jak dzisiaj. Aber ist dadurch sind die Herzen enger zusammengeführt? Ale czy dzięki temu serca są ściślej do siebie złączone? Powiązane? Ich frage euch. Pytam was. Als es Not gab, da war man aufeinander angewiesen. Gdy była bieda w Europie, to ludzie byli bardziej zdani jeden na drugiego. Aber jetzt sind wir reich. Ale teraz jesteśmy bogatymi. Und sind in Gefahr, dass die Herzen sich auseinander bewegen. I jakże wielkie istnieje niebezpieczeństwo, że serca zaczną się od siebie oddalać. Da sehen wir hier, ist eine große Gefahr. Tu oglądamy to na tym przykładzie, jak to jest wielkim niebezpieczeństwem. In 1. Korinther, bei den Korinthern war das auch so. W przypadku Koryntian sprawa dokładnie tak samo wyglądała. Wir können jetzt nicht dabei verweilen, aber was war entstanden? Sie waren reich mit allem, aber waren vor Gericht, um zu streiten. Nie możemy się tutaj dłużej nad tym tematem zatrzymywać, ale oni rzeczywiście byli bogatymi w dobra materialne, ale jakże szybko również zaczęli się sprzeczać między sobą. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. I następnie czytamy bardzo ważne zdanie. Es gab Zank, że była sprzeczka. Und dann heißt es am Ende von Vers 7. A następnie czytamy pod koniec siódmego wiersza. Die Kananiter und die Perizziter wohnten im Land. A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Alles, was unter den Gläubigen geschieht, passiert vor den Augen der Welt.
Wszystko, co dzieje się pomiędzy wierzącymi, zwykle dzieje się przed oczami otaczającego świata. Und wie sollen wir das Evangelium verkünden? A jak mamy głosić Ewangelię? Wenn sie sehen, dass wir Streit und Neid untereinander haben. Jeżeli ludzie wokoło będą widzieli, że między sobą się sprzeczamy i sobie nawzajem zazdrościmy. In Kolosser 4 heißt es beten. W liście do Kolosan jest napisane modlić się. Wandel in Weisheit. Pielgrzymować w mądrości. Und dann reden. A następnie dopiero mówić. Aber wenn Zank da ist, wie sollen wir dann das Evangelium verkünden? Ale jeżeli są sprzeczki, to w jaki sposób mamy w obliczu tego głosić Ewangelię? Und dann sehen wir das Herz von Lot und das Herz von Abraham. A następnie możemy oglądać objawienie serca Lota i Abrahama. Bei Abraham sehen wir die Kraft des Glaubens. W przypadku Abrahama możemy oglądać tą siłę wiary. Ich zeige das. Ich möchte euch das zeigen. Ja chciałbym wam to pokazać. Er sagt als erstes, wir sind Brüder. Po pierwsze on powiedział, braćmi jesteśmy. Stimmt das? Czy to zgadzało się? Er hätte auch sagen können, du bist mein Neffe. On przecież miał prawo powiedzieć, ty jesteś moim bratankiem. Aber er denkt nicht höher von sich. Ale on tu w tym przypadku nie myśli wyniośle o samym sobie. Zweitens sagt er, du kannst entscheiden. Po drugie, on mówi, ty najpierw dokonaj wyboru. Was hättest du gemacht? A co w takiej sytuacji ty byś zrobił? Stellt euch vor, ich habe eine große Schokolade mit und eine kleine Schokolade. Wyobraźcie sobie, że mam w ręku dużą czekoladę i małą czekoladę. Ihr seid zwei Leute. I was by było dwóch ludzi. Und einer muss die große Schokolade, der andere die kleine Schokolade nehmen. I jeden z was miałby wziąć tą wielką, a drugi tą małą czekoladę. Wen lässt du vor? Willst du zuerst oder du zuerst? Kogo ty puścisz pierwszego? Czy ty chciałbyś najpierw podejść i brać i wybierać? Czy wskażesz, aby drugi podszedł? Aber hier geht es nicht um eine Schokolade. Ale to w tym przypadku nie chodzi o czekoladę. Hier geht es um das verheißene Land. Tutaj chodzi o ten cały obiecany kraj. Und dann sehen wir Lot. I teraz spójrzmy na Lota. Lot fragt überhaupt nicht Gott. Lot nie zapytał w ogóle, co Bóg na ten temat myśli. Lot fragt nicht Abraham. Lot nie zapytał, co Abraham na ten temat myśli. Sondern Lot nimmt sofort die Entscheidung. Ale Lot natychmiast podejmuje decyzję. Wir sehen dort eine absolute Weltlichkeit. I w tym jego czynie widzimy absolutne zaświadczenie tej osoby. Er erhebt seine Augen, Vers 10. Czytamy w wierszu 10. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, und er sieht die Ebene des Jordan. I widział cały okręg nadjordański, tą równinę nadjordańską. Jordan kommt hier zum ersten Mal vor und was bedeutet Jordan? Po raz pierwszy tutaj pojawia się nazwa Jordan w Biblii i co to słowo oznacza? Das bedeutet hinabeilend oder Todesfluss. To słowo tłumaczy się w dół szybko biegnący, albo drugie tłumaczenie, rzeka śmierci. Alles was in dieser Welt ist, ist ein Todesfluss. Bo wszystko co jest w tym świecie, to jest rzeczywiście taką rzeką śmierci. Dann hat er einen ganz falschen Blick. I następnie widzimy, że on spogląda w niewłaściwym kierunku. Er sagt, es ist wie der Garten des Herrn. On mówi wprawdzie, że ta ziemia jest jak ogród Pana. Das ist das Paradies. Czyli miał na myśli raj. Und wie das Land Ägypten. I mówi jak ziemia egipska. Wie kann das sein? Jak to możliwe? Paradies und Ägypten, das ist ein Gegensatz. Raj i Egipt, przecież to są dwie przeciwstawności.
Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen. I my musimy bardzo uważać, aby w naszym życiu nie popełnić dokładnie takiego samego błędu. Wenn wir in unserem Herzen schon wissen, was wir tun wollen. Jeżeli my w swoim sercu już wiemy, co mamy uczynić, dann sieht alles gut aus. Wtedy wydaje się, że wszystko dobrze wygląda. Aber wir merken gar nicht, wie gegensätzlich es ist. Ale w ogóle wtedy nie zauważamy, jak te nasze przedmioty, na które spoglądamy, są pełne przeciwstawieństw. Und wenn er von dem Paradies spricht, wusste er nicht von dem Sündenfall? A nawet gdy on tutaj mówi o raju Pana, to czy on nie wiedział o upadku w grzech? Die Menschen suchen das Paradies auf dieser Erde, aber es ist nicht mehr da. Ludzie wprawdzie szukają tego raju na ziemi, ale przecież go już nie ma. Dazwischen steht eine Klammer. I pomiędzy tymi słowami jest tekst, który można by było ująć w nawias. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Zanim Pan zniszczył cały okręt nadjordański, zniszczył Sodomę i Gomorę. Warum steht das hier? Dlaczego to w tym miejscu jest napisane? Weil wir eine Sache vom Ende her betrachten müssen. Dlatego, że my musimy również tą sprawę rozważyć od końca. Wir sehen jetzt auf etwas, was sehr schön ist. My teraz możemy spoglądać na rzecz, która wydaje się nam bardzo piękna. Aber wenn wir die Sache vom Ende her schauen, ale gdy będziemy próbowali spojrzeć na tą samą rzecz, ale od końca, dann wird alles auf dieser Erde einmal im Brand aufgelöst. To stwierdzimy, że wszystkie rzeczy kiedyś na tej ziemi zostaną roztopione w ogniu płomienistym. Wollen wir das gut bedenken? Dobrze to zapamiętajmy. Wir schauen zum Schluss noch kurz darauf, wie der Weg von Lot jetzt weitergeht nach der Wahl. I teraz króciutko przyjrzyjmy się, jak dalej wyglądała droga życiowa Lota po dokonaniu tego właśnie wyboru. Lot zog ostwärts. Lot pociągnął na wschód. Was bedeutet der Osten in der Bibel? Co wschód właśnie oznacza w Biblii? Ich möchte euch kurz einen Vers aus dem Propheten Jesaja zeigen. Chciałbym wam króciutko wskazać na jeden wiersz z księgi proroka Izajasza. Kapitel 2. Drugi rozdział. Vers 6. Szósty wiersz. Izajasza, drugi rozdział, szósty wiersz. Lecz ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów wschodu i czarowników, jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy. Der Osten ist ein Bild alles Bösen. Wschód jest tutaj obrazem wszelkiego rodzaju zła. Alles, was von Osten kommt. Wszystko to, co pochodzi ze wschodu. Und wohin wurde der erste Mensch entlassen nach dem Sündenfall? A gdzie udał się pierwszy człowiek, gdy upadł w grzech? Nach Osten. Właśnie na wschód. Osten ist der Weg weg von Gott. Kierunek na wschód to zawsze jest droga, która prowadzi od Boga. Wir sehen das auch in Kapitel 4 bei Kain. Kain ging weg und wohnte im Land Not östlich von Eden. Kapitel 4, Vers 16. Czytamy to również w tej samej pierwszej Mojżeszowej księdze, 4 rozdział, 16 wiersz. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Not, na wschód od Edenu. Aber jetzt kommt das Wunderbare. Ale teraz nastaje coś, co jest rzeczą cudowną. Ich frage euch, wo war der Eingang an der Stiftshütte? Chciałbym was zapytać, z której strony było wejście do namiotu zgromadzenia, jaki lud zbudował na pustyni? Im Norden? Czy z północy? Im Westen? Czy z zachodu? Im Süden? Czy z południa? Nein, im Osten. Nie, od wschodu. Wenn wir die Tür gemacht hätten für die Stiftshütte,
wir hätten sie niemals im Osten gemacht. Gdybyśmy my mieli rozstrzygać, z której strony ma być wejście do tego namiotu pańskiego, to z pewnością nigdy byśmy nie wybrali wschodu. Aber Gott öffnet den Weg im Osten. Ale właśnie Bóg otwiera drogę w kierunku wschodu. Und wo geht die Sonne auf? A z której strony słońce wschodzi? Im Osten. Na wschodzie. Das ist die Zukunft, Malachi, wenn die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht mit Heilung in ihren Flügeln. To jest też i przyszłość opisana w księdze proroka Malachiasza, gdzie możemy przeczytać, że słońce tej sprawiedliwości będzie wschodzić na wschodzie. Wie groß ist unser Gott? Jakże wielkim jest nasz Bóg. Aber leider geht Lot noch weiter. Ale niestety Lot powędrował jeszcze dalej. Er zog weiter bis nach Sodom, Vers 12 am Ende. Pod koniec 12 wiersza możemy przeczytać, że on powędrował dalej i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. Kapitel 14, Vers 12. A w 14 rozdziale, w 12 wierszu możemy dowiedzieć się, Lot wohnte in Sodom. Że Lot już zamieszkał w Sodomie. Koniec tego wiersza. Kapitel 19, Vers 1. 19 rozdział, pierwszy wiersz. Lot saß im Tor Sodoms. Czytamy o tym w środku tego wiersza, a Lot siedział w bramie Sodomy. Wenn wir der Welt den kleinen Finger geben, jeżeli my oddamy mały palec temu światu, dann nimmt sie unseren ganzen Körper. To okazuje się, że koniec końców ten świat zabiera nasze całe ciało. Und deswegen ist der erste Schritt das gefährliche. I to właśnie dlatego pierwszy krok jest najniebezpieczniejszy. Und der Jesus möchte helfen, dass wir Lot als warnendes Beispiel haben. I Pan Jezus niech nam pomoże w tym, abyśmy zawsze traktowali Lota jako ten przykład, który nas ostrzega. Nach der Pause wollen wir sehen, was Abraham uns zeigt. Po przerwie będziemy oglądali, co Abraham chciałby nam pokazać. Wir lesen ab Kapitel 13, Vers 14. Przeczytamy z pierwszej księgi Mojżeszowej, 13 rozdział. Bis Kapitel 14, Vers 24. Od 14 wiersza do 14 rozdziału i cały 14 rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 13 rozdział, 14 wiersz. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak że jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybył, by zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. W czasach Amrafela, króla Synearu, Arioch, król Elasaru, Kedorloamer, król Elamu i Tidal, król narodów, prowadzili wojnę z Berą, królem Sodomy, i z Birszą, królem Gomory, i z Shinabem, królem Admy, i Szemeberem, królem Seboim, i z królem miasta Beli, czyli Soaru. Wszyscy oni zeszli się w dolinie Sydim, gdzie teraz jest Morze Słone. Przez 12 lat podlegali Kedorloamerowi, lecz w 13 roku zbuntowali się. W 14 roku wyruszył Kedorloamer oraz królowie, którzy byli z nim, i pobili Refaitów w Aszterot Karnaim, Zuzytów w Cham i Emitów na równinie Kirjataim.
i Chorytów i górach Seir, aż do El Paran, które jest na granicy pustyni. Potem zawrócili i przybyli do En Mishpat, czyli do Kadesz, i zniszczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mieszkali w Hasasor Tamar. Wtedy wyruszył król Sodomy i królowie Gomory, Admy, Seboin i Beli, czyli Soaru, i uszykowali się w dolinie Sydim do walki z nimi, mianowicie z Kedor Loamerem, królem Elamu, i Tidalem, królem narodów, i Amrafelem, królem Synearu, i Ariochem, królem Elasaru, czterech królów przeciwko pięciu. A w dolinie Sydim było wiele dołów ze smołą ziemną. Toteż gdy królowie Sodomy i Gomory uciekali, wpadli tam, a pozostali uciekli w góry. Wtedy, zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odeszli. Zabrali także Lota, bratanka Abrama, i jego dobytek, i odeszli. Mieszkał bowiem w Sodomie. I przyszedł pewien uchodźca i oznajmił to Abramowi, Hebrajczykowi, który mieszkał w Domrowie, Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera, sprzymierzeńców Abrama. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Potem, podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał ich aż do Choby na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego, i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorloamerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do doliny Szewe, doliny królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego, i błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama: daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy: podnoszę rękę swoją do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć: to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy, oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Wir sehen jetzt, dass nachdem Lot und Abraham sich getrennt haben, widzimy, że po tym zdarzeniu, gdy Lot oddzielił się od Abrahama, Gott zu Abraham spricht. Bóg przemówił do Abrahama. Und ich möchte zu Anfang drei Gegensätze zeigen zwischen Lot und Abraham. I na samym początku chciałbym przedstawić trzy przeciwstawieństwa dotyczące Abrahama i Lota. In Vers 10 haben wir gesehen, dass Lot seine Augen aufgehoben hat. W 10. wierszu mogliśmy to oglądać, że Lot podniósł swoje oczy. In Vers 14 sehen wir, dass Gott zu Abraham sagt: hebe deine Augen auf. A w 14. wierszu czytamy, że to Bóg powiedział do Abrahama: podnieś swoje oczy. Es ist sehr gefährlich, wenn wir selber Ausschau halten. Jest to bardzo niebezpieczne, jeżeli my sami zaczniemy się rozglądać. Ohne Gott. Bez Boga. Und danach muss Gott am besten noch sein okay geben.
A potem myślimy, że Bóg musiałby dać swoje zezwolenie na to, co myśmy już postanowili. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der den Wunsch hat zu heiraten. Nie wiem, czy akurat dzisiaj jest wśród nas ktoś taki, który nosi w sercu życzenie, aby znaleźć partnera małżeńskiego. Das ist ein natürlicher Wunsch. Jest to całkowicie naturalne życzenie. Aber es ist gefährlich, wenn wir zuerst ohne Gott eine Entscheidung treffen und unser Herz schon binden und dann sagen, jetzt musst du auch ja sagen. Ale jakże to jest niebezpieczne, jeżeli my bez Boga podejmiemy decyzję, okazuje się, że serca się już ze sobą powiązały, a potem prosimy Boga, aby Bóg pobłogosławił. Das ist nur eine Anwendung, die ich mache. To jest oczywiście takie zastosowanie tego miejsca do życia praktycznego. Den zweiten Unterschied sehen wir, oder Gegensatz. Drugie przeciwstawieństwo widzimy. Lot dachte nur an sich. Że Lot myślał tylko o samym sobie. Was ist gut für mich und meine Herde? Co będzie dobre dla mnie i dla mojej trzody? Aber Abraham wollte den Willen Gottes tun. Ale Abraham chciał czynić to, co było wolą Bożą. Das dritte sehen wir, dass Lots Eigenwille führt ihn nach Sodom. Trzecią rzecz widzimy, że samowola Lota zaprowadziła go aż do Sodomy. Aber durch den Gehorsam Abrahams wandert durch das Land der Verheißung. Ale Abraham w swoim posłuszeństwie dalej pielgrzymował przez ten kraj, który był dla niego krajem obiecanym. Übrigens hat Gott niemals zu Lot gesprochen. Poza tym możemy zauważyć, że Bóg nigdy nie przemawiał do Lota. Am Ende sehen wir, dass durch einen Engel zu Lot spricht, aber nie persönlich. Na koniec jego życia widzimy, że Bóg przemawiał do Lota poprzez anioła, ale nigdy bezpośrednio. Wo war Abraham hier in diesem Abschnitt? Gdzie Abraham przebywał, gdy ten urywek tutaj oglądamy? Lot war in der Ebene, aber Abraham war auf dem Berg. Lot był na tej równinie nadjordańskiej, ale Abraham był na górach. Denn wir sehen, dass das Land übersehen konnte. Dlatego, że możemy tu zauważyć, że on mógł całą tą okolicę z góry oglądać. Und das kann man nicht, wenn man unten ist. I tego oczywiście nie da się zrobić, jeżeli ktoś mieszka w dolinie. In Vers 15 wiederholt Gott, was schon in Kapitel 12 gesagt hat. W 15 wierszu Bóg powtarza to, co już było przez Niego zapowiedziane w 12 rozdziale. Aber es gibt zwei Unterschiede. Ale tutaj są dwie różnice. Wir schauen einmal in Kapitel 12, Vers 7. Spójrzmy na 12 rozdział, 7 wiersz. Da steht, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Tam jest napisane, że potomstwu twemu dam ten kraj. Siódmy wiersz. Jetzt in Kapitel 13, Vers 15 steht. A teraz w 13 rozdziale, w 15 wierszu jest napisane. Das ganze Land. Erster Unterschied. Bo całą tę ziemię. Warum? Czy tu jest ta różnica? Tak. Dlaczego? Lot hatte sich etwas davon genommen. Lot sobie z tego coś dla siebie zabrał. Aber Gott wiederholt jetzt und sagt, das ist egal. Ale Bóg powtarza to i mówi tym samym do Abrahama, obojętne, czy Lot coś zabrał. Das ganze Land gebe ich dir. Cały ten kraj tobie dam. Dann wiederholt deine Nachkommenschaft. Potem powtarza to, że potomstwu twemu. Aber fügt hinzu, bis in Ewigkeit. Ale dodaje jeszcze tego słowa na wieki. Das bedeutet in dem Alten Testament bis zum Ende der Schöpfung, bis zum Ende des tausendjährigen Reiches. A to oznacza w mowie starotestamentowej, że aż do końca istnienia całego stworzenia, czyli do końca tysiącletniego królestwa. Welch ein Segen wiederholt Gott für Abraham, weil gehorsam war. Jakież wielkie błogosławieństwo powtarza tutaj Bóg dla Abrahama z tego powodu, że był posłuszny. Äußerlich hat alles verloren. Na zewnątrz patrząc, to wydaje się, że wszystko stracił.
aber Gott zeigt ihm, er hat alles gewonnen. Ale Bóg mu pokazuje, że on wszystko zyskał. Und in Vers 17 fordert Gott ihn auf, durchzieh das Land. A w 17 wierszu Bóg wzywa go do tego, aby wstał i przeszedł ten cały kraj wzdłuż i wszerz. Und ich möchte auch daraus eine Anwendung machen. I z tego też chciałbym wyciągnąć wnioski dla nas. Wir haben keinen irdischen Segen bekommen. My wprawdzie nie otrzymaliśmy ziemskiej posiadłości. Wir haben geistlichen Segen bekommen. My otrzymaliśmy duchowe błogosławieństwo. Aber wir müssen das Land auch durchziehen. Ale i my musimy cały ten kraj przejść. Wir müssen anfangen, uns zu beschäftigen, was Gott uns an Segen gegeben hat. Musimy w końcu rozpocząć, aby zająć się tym, jak ogromne błogosławieństwa Bóg nam podarował. Können wir das zählen, was Gott uns gegeben hat? Können wir das zählen? Czy jesteśmy w stanie wszystko to wyliczyć, co Bóg nam podarował? Nein. Nie. Dann könnten wir den Fehler machen, ja, wenn ich nicht zählen kann, dann brauche ich ja gar nicht anfangen. I wtedy możemy zrobić ten właśnie błąd i pomyśleć, skoro nie jestem w stanie wszystkiego wyliczyć, to po cóż mam w ogóle zaczynać? Aber Gott sagt, fange an, Gottes Gaben zu zählen. Ale Bóg mówi do ciebie, rozpocznij wyliczać wszystkie Boże dary dla ciebie. Und dann sehen wir wieder, dass Abraham in einem Zelt wohnt und einen Altar hat. A następnie widzimy, że Abraham mieszka w namiocie i również ma w tym miejscu ołtarz. Wir haben gesehen, dass es im Leben Abraham vier Altäre gab. Wczoraj mówiliśmy o tym, że w życiu Abrahama były cztery ołtarze. Hier ist der dritte Altar. Tutaj oglądamy jego trzeci ołtarz. Den vierten Altar finden wir bei der Opferung Isaaks in Kapitel 22. A czwarty ołtarz możemy zobaczyć w 22 rozdziale w przypadku ofiarowania jego syna Izaaka. Wo wohnte Abraham jetzt? Gdzie mieszka teraz Abraham? In Hebron. W Hebronie. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns mit Hebron zu beschäftigen, aber es ist ein wunderbares Thema. Nie mamy teraz czasu, aby zajmować się tą miejscowością Hebron, bo jest to naprawdę bardzo cudowny temat. Hebron ist der Ort der Gemeinschaft. Hebron jest miejscem społeczności. Hebron ist der Ort, wo viele begraben sind. Hebron to jest też i ta miejscowość, w której wiele osób zostało pogrzebanych. Hebron ist der Ort, den Kaleb haben wollte. Hebron to jest i ta miejscowość, którą tak bardzo pragnął posiadać Kaleb. Hebron ist dort, wo David sein Königtum begann. Hebron to i ta miejscowość, w której Dawid rozpoczyna swoje panowanie nad Izraelem. Und ich kann nur eine Hausaufgabe geben. I mógłbym wam teraz dać takie zadanie domowe. Obwohl wir nicht in der Schule sind. Pomimo tego, że wiadomo, że nie jesteśmy w szkole. Aber Hausaufgaben im Wort Gottes sind immer zum Segen. Ale wiedz dobrze o tym, że zadania domowe do wykonania w domu to zawsze są dla ciebie błogosławieństwem. Suchen wir einmal Hebron in der Bibel. Poszukaj sobie wszystkie miejsca, które mówią o Hebronie w Biblii. Damit kommen wir zu Kapitel 14. I teraz my możemy przejść w rozważaniu do 14 rozdziału. Und wir haben schon beim Lesen gemerkt, es gibt viele Namen. I w czasie czytania mogliśmy już to na pewno zauważyć, że tu wymienionych jest wiele nazw i imion. Aber es zeigt uns den Gang dieser Welt. Ale wszystkie one nam pokazują ten bieg rzeczy w tym świecie. Es ist eigentlich im ersten Abschnitt ein Bild der Politik. W pierwszym tym urywku tu możemy dokładnie zobaczyć obraz polityki. Da gibt es Könige, die sich verbinden. Są tacy królowie, którzy zawierają ze sobą przymierze, um gegen andere Könige, die sich verbinden, zu kämpfen. Aby podjąć walkę przeciwko innym królom, którzy też są ze sobą sprzymierzeni. Ich kenne hier nicht in Polen die Parteien, die gewählt werden können. Nie znam tutaj w Polsce partii, które mogłyby być wybierane w wyborach. Aber es ist überall das gleiche. Ale ja wiem, że w każdym kraju jest to samo. Es gibt ein Interesse und man kann es nicht alleine durchsetzen, also braucht man einen Partner.
Jakaś grupa ma swego rodzaju interes do załatwienia, ponieważ sami nie są w stanie tego przeforsować, to szukają sobie partnera do wsparcia. Einmal 4 gegen 5, mal 5 gegen 4, 3 gegen 2, immer so. Zawsze tak się dzieje, 4 przeciwko 5, 5 przeciwko 4, 2 przeciwko 3. Dann lesen wir zum ersten Mal von Krieg. I po raz pierwszy czytamy tutaj w Księdze Mojżeszowej o wojnie. In der Bibel. Pierwszy raz w Biblii. Meint ihr, es gab vorher noch nie einen Krieg? Czy myślicie, że wcześniej nie było jakichś walk i wojny? Ich schätze schon. Ja tak oceniam, że na pewno tak. Aber warum steht dieser Krieg in der Bibel? Ale dlaczego akurat ta wojna jest tutaj wzmiankowana w Biblii? Weil ein Gläubiger betroffen war. Dlatego, że dotknięty nią został człowiek wierzący. Gott interessiert sich nicht für die Politik auf dieser Erde. Boga w ogóle nie interesuje sprawa polityki na tej ziemi. Aber wenn es politische Entscheidungen auf dieser Welt gibt und Gläubige sind betroffen. Ale jeżeli w tym świecie podejmowane są polityczne decyzje, a ludzie wierzący pod tym cierpią, dann ist Gott da und nimmt es wahr. To Bóg jest zawsze wtedy obecny i z całą pewnością to zauważa. Das gibt uns einen großen Trost. I to wszystko właśnie dodaje nam wielkiej pociechy. Dieses Kapitel zeigt auch ein sehr prophetisches Bild. Ten rozdział również i zawiera bardzo o wielkim znaczeniu obraz proroczy. Lot ist ein Bild von dem ungläubigen Israel. Lot jest tutaj obrazem niewierzącego Izraela. Verloren in der Welt. Który jest praktycznie zgubiony w tym świecie. Und geht durch die Wirren des Krieges der Welt. I musi przechodzić przez te wszystkie zawirowania wojenne na tym świecie. Und durch den gläubigen Überrest Abraham. A przez tą wierzącą resztkę, którą obrazuje tutaj osoba Abrahama. Wird Israel aus den Wirren gerettet? Izrael bywa właśnie z tych wszystkich zawirowań wojennych tego świata wyratowany. Und in das tausendjährige Reich eingeführt. I wprowadzony w tysiącletnie królestwo. Auch ein Grund, warum Gottes Wort es uns hier schildert. To jest właśnie powód tego, dlaczego Słowo Boże nam akurat o tych wojnach tu w tym miejscu opowiada. Der erste Krieg in der Bibel ist ein Bild vom letzten Krieg. Ta pierwsza wojna opisana w Biblii jest obrazem również ostatniej wojny. Dann finden wir hier, dass Städte genannt sind. A następnie stwierdzamy, że miejscowości są tutaj wymienione. Und wir wissen immer nur, dass Sodom und Gomorra umgekehrt worden ist, ein Gericht bekommen hat. I myślimy zawsze, że tylko Sodoma i Gomora zostały zniszczone przez ten sąd Boży. Aber es gibt zwei Stellen. Ale są takie dwa miejsca w Biblii, wo wir sehen, dass noch mehr Städte betroffen waren. Z których my możemy dowiedzieć się, że było więcej tych miast, które tym sądem zostało dotkniętych. Deswegen müssen wir die Bibel immer ganz lesen. Dlatego jest to rzeczą ważną, abyśmy całą Biblię czytali. Ich habe erst vor zwei oder drei Tagen eine weitere Stelle gefunden zu diesem hier. Dopiero przed dwoma czy trzema dniami znalazłem następne miejsce, które potwierdza to, co tutaj w tym rozdziale jest wymienione. Jeremia 49, vers 18. Księga Jeremiasza, 49 rozdział, 18 wiersz. Jeremiasza, 49 rozdział, 18 wiersz. Jak Sodoma i Gomora i sąsiednie ich miasta zostały doszczętnie zburzone, mówi Pan, tak nikt tam nie zamieszka i żaden człowiek tam się nie zatrzyma. Und noch klarer wird es aus 5. Mose 29. A jeszcze dobitniej jest to zobrazowane w 5. Mojżeszowej w 29. rozdziale. 29, vers 22. 22 wiersz. 5. Mojżeszowa, 29 rozdział, 22 wiersz. Cała jej gleba jest siarką, solą i pogorzeliskiem. Nie będzie obsiewana. Nic na niej nie wyrośnie.
Nie wzejdzie na niej żadna trawa, będzie jak zwaliska Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan obrócił w gruzy w swoim gniewie i zapalczywości. Wenn wir dieses vergleichen, dann finden wir hier noch eine fünfte Stadt. Gdy to te miejsca będziemy porównali, to stwierdzimy, że jeszcze było piąte miejsce. Am Ende von Vers 2, das ist Zoa. Pod koniec drugiego wiersza jest wymienione miasto Beli, czyli Soar. 14 rozdział pierwszej Mojżeszowej, drugi wiersz. Warum ist das jetzt so wichtig? Dlaczego to w tym miejscu jest tak ważne? Wenn wir zu Kapitel 19 einmal kurz schauen, gdy spojrzymy krótko do 19 rozdziału tej samej księgi, dann sehen wir, dass Lot flieht aus Sodom. Tam w tym rozdziale będziemy mogli oglądać, że Lot ucieka ze Sodomy. Und er möchte in die kleine Stadt Zoar fliehen. I dowiadujemy się, że on prosi, aby mógł właśnie uciec do tego małego miasta Soar. Kapitel 19, Vers 20 bis 22, ihr könnt vielleicht einmal zu Hause lesen. 19 rozdział od 20 do 22 wiersza. Możemy to w domu sobie przeczytać. Aber ich möchte daraus jetzt eine wichtige Anwendung machen. Ale ja z tego właśnie porównania chciałbym wyciągnąć też i bardzo ważne zastosowanie dla nas w życiu. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch ein Sodom. Może i w twoim życiu jest taka swego rodzaju Sodoma. Etwas, was von dieser Welt ist. Coś, co jest właśnie z tego świata. Und du weißt, es ist nicht gut, du musst es wegtun. I ty dobrze wiesz o tym, że to nie jest dobra rzecz i musisz ją usunąć z swego życia. Sind wir nicht auch in Gefahr, dass wir sagen, ich möchte eine kleine Stadt behalten? Czy i my nie jesteśmy właśnie w takim niebezpieczeństwie, że myślimy sobie, takie małe miasto chciałbym dla siebie zachować? Gott hat gesagt, geh ins Gebirge. A Bóg przecież powiedział do Lota, uciekaj w góry. Aber Lot sagt, nein, eine kleine Stadt. A Lot powiedział, nie, ja się schowam w tym małym mieście. Aber wenn wir nicht loslassen, dann gibt es keinen Segen. Ale jeżeli w końcu nie zostawimy tej rzeczy, to nie będzie dalej błogosławieństwa. Wir sehen das beim Weg Lots, der in die Sünde führte. Bo widzimy to w życiu Lota, że ta jego własna samowola doprowadziła go do grzechu. Was macht Abraham? A co w tym czasie robi Abraham? Abraham ist in Ruhe. Abraham siedzi całkowicie spokojnie w swoim namiocie. Aber wann wird Abraham aktiv? A kiedy Abraham zaczyna teraz aktywnie działać? Als er hört, Lot ist im Krieg. Gdy usłyszał od tego uciekiniera, że Lot również został uprowadzony w tej wojnie. Und ich möchte euch fragen, was hättet ihr gemacht? I ja chciałbym was teraz zapytać, co wy byście w tym miejscu uczynili? Wenn ihr gehört hättet, Lot ist im Krieg. Gdybyście usłyszeli, że Lot jest uwikłany w tą wojnę. Ich gebe einmal ein paar Antworten. Chciałbym przytoczyć kilka odpowiedzi potencjalnie możliwych. Das konnte man schon vor 10 Jahren sehen. Ktoś by mógł odpowiedzieć, a ja już to przewidywałem przed 10 laty, że tak będzie. Das ist gut, dass ihm das einmal passiert. Jetzt sieht er, was er davon hat. Drugi by powiedział, dobrze, że mu się tak stało, bo teraz wie, do czego dążył. Ich helfe ihm nicht, er hat selber Schuld. Trzeci by powiedział, ja mu nie pomogę, sam sobie winien. Wenn das eine Antwort in deinem Herzen ist, jeżeli tego rodzaju odpowiedzi byłyby w twoim sercu, dann kennst du dein Herz noch nicht. To wiedz, że ty nie znasz jeszcze do końca swojego serca. Dass wir nicht in dieser Welt sind, ist nicht mein Verdienst. Bo to, że my nie jesteśmy w tym świecie, to przecież to nie moja własna zasługa. Sondern es ist Gnade. Ale to jest czysta łaska. Und wenn wir auch in Hebron wohnen, a jeżeli my również też zamieszkamy w Hebronie, Gemeinschaft mit Gott haben, to znaczy, że my będziemy żyli w społeczności z Bogiem, dann werden wir ähnlich sein wie Abraham. To wtedy będziemy podobni do, w postępowaniu do tego, co uczynił Abraham. Und ich möchte jetzt drei Kennzeichen von Abraham zeigen. A ja chciałbym teraz pokazać trzy cechy Abrahama. In Verbindung mit Glauben im Neuen Testament.
w powiązaniu z wiarą, jaką mamy opisaną w Nowym Testamencie. Erste Stelle aus Apostelgeschichte 15. Pierwsze miejsce z Dziejów Apostolskich z 15 rozdziału. Vers 9 am Ende. Pod koniec 9 wiersza. Indem er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. 15 rozdział Dziejów Apostolskich, pod koniec 9 wiersza. Oczyściwszy przez wiarę ich serca. Das sehen wir in 1. Mose 14, Vers 13. To oglądamy w 1. Mojżeszowej w 14. rozdziale w 13. wierszu. Abraham war ein Hebräer. Abraham był Hebrajczykiem. Und wohnte unter den Terebinten Mamres. I zamieszkiwał pod Terebintem Mamrego. Was bedeutet das? Co to w ogóle oznacza? Hebräer kommt hier im Alten Testament zum ersten Mal vor. To słowo Hebrajczyk po raz pierwszy w Starym Testamencie się tutaj w tym miejscu pojawia. Es bedeutet von jenseits, von der anderen Seite. A to słowo tłumaczy się z drugiej strony. Ich sage es einmal in unserer Zeit. Bym teraz mógł powiedzieć odpowiednio do naszych czasów. Abraham war ein außerirdischer. Abraham był człowiekiem pozaziemskim. Was sagen die Leute von uns? A jak ludzie mówią o nas? Wir müssen uns nicht benehmen, als wenn wir von einem anderen Planeten sind. Oczywiście nie zalecam, abyśmy się zachowywali jak ludzie, którzy przybyli z innej planety. Aber sie merken, dass wir etwas besitzen, was nicht von dieser Welt ist. Ale czy ludzie zauważają, że my coś posiadamy, co oni nie posiadają? Und er lebte in der Terebinte Mamres, das ist die Gemeinschaft, die er genossen hat. A czytamy, że żył pod tym Terebintem Mamrego, to oznacza, że on żył w społeczności z Bogiem. Er ist nicht dahin gegangen, als er von Lot gehört hat. On nie poszedł do tego miejsca dopiero wtedy, gdy usłyszał o Locie. Sondern er war da und hat dann von Lot gehört. Nie, on już tam mieszkał i w tym miejscu on usłyszał o losie Lota. Das zweite Kennzeichen finden wir in Galater 5. I drugie zastosowanie tego możemy znaleźć w Galacjan w 5. rozdziale. Vers 6 am Ende. Sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Pod koniec 6 wiersza. Galacjan 5 rozdział, pod koniec 6 wiersza. Lecz wiara, która jest czynna w miłości. Das finden wir in Vers 14 dieses Kapitels. A my to możemy oglądać w 14 wierszu naszego 14 rozdziału 1 Mojżeszowej. Er lässt seine Geübten ausrücken und will hinter den Königen herziehen. On właśnie uzbroił wszystkich swoich wypróbowanych w boju urodzonych w jego domu i ruszył w pościg za tą zgrają, która uprowadziła Lota. Hatte er eine Chance? Czy on w taką małą liczbę miał w ogóle jakąkolwiek szansę? Das war ihm egal. Dla niego było to obojętne. Der Glaube wirkte durch Liebe. Ta jego wiara działała przez miłość. Vielleicht denkst du auch, es ist nicht lohnenswert, hinterherzugehen. Może ty pomyślisz sobie o kimś, ach, to się nie opłaca, aby za nim jeszcze iść. Aber wir schauen nicht immer nur auf das Ergebnis. Ale my nie spoglądamy na ten końcowy wynik, sondern wir schauen auf das, was Gottes Wille ist. Nie, my mamy spoglądać na to, co jest Bożą wolą. Dann sehen wir als drittes, a następnie oglądamy jako trzecie miejsce. 1. Johannes 5. Pierwszy list Jana, 5 rozdział. Vers 4. Czwarty wiersz. Am Ende. Pod koniec. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 4 wiersz, pod koniec. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Das sehen wir am Ende des Kapitels. A to możemy oglądać pod koniec tego rozdziału 14. Und ich möchte diese Verse jetzt vorwegnehmen, damit wir zum Schluss auf Melchisedek schauen können.
I ja najpierw rozważę te końcowe wiersze po to, abyśmy na koniec naszej godziny mogli bliżej przyjrzeć się osobie Melchizedeka. Abraham hat einen Sieg errungen. Okazało się, że Abraham odniósł zwycięstwo. Und wenn wir einen Sieg erringen, dann sind wir in besonderer Gefahr. A jeżeli my odnosimy jakieś zwycięstwo, to zawsze jesteśmy w szczególnym niebezpieczeństwie. Das ist sozusagen der gefährlichste Moment für den Teufel. To jest właśnie ten najbardziej niebezpieczny moment, który wykorzystuje diabeł. Er sagt zu dir, das hast du gut gemacht. Wtedy diabeł ci będzie podpowiadał: o, dobrze to zrobiłeś. Und dann macht ein Angebot. I wtedy diabeł przedstawi ci swoją ofertę. Gib mir die Seelen. Daj mi duszę. Wir finden in Johannes 8, dass gesagt ist, możemy też i przeczytać w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, jest tam napisane. Der Teufel ist der Menschenmörder von Anfang an. Vers 44. Tam czytamy w 44 wierszu, że diabeł jest mordercą ludzi od samego początku. Er möchte die Seelen haben. To diabeł właśnie chce te dusze mieć. Aber wenn du zum Herrn Jesus gehörst, ale jeżeli ty należysz do Pana Jezusa, dann weiß er hat keine Chance. To wtedy on doskonale wie, że nie ma z tobą żadnych szans. Aber was möchte er machen? Ale co on chciałby wtedy uczynić? Er möchte dir Habe geben. On chciałby ci oddać tą posiadłość, te dobra tego świata. Damit du damit beschäftigt bist, abyś się zajął nimi und nicht mehr ein Zeugnis für den Herrn Jesus. I abyś już nie był dłużej właściwym świadectwem dla Pana Jezusa w tym świecie. Ich weiß nicht, welche Habe für dich verlockend ist. Nie wiem, jakiego rodzaju dobra tego świata dla ciebie są tak bardzo pociągające. Vielleicht sagst du, ich habe keine Probleme mit Sport, mit tötötöp, aber etwas gibt es, da hast du Probleme mit. Może ty powiesz, nie mam żadnych problemów w moim życiu, żebym bardzo się interesował sportem albo jakimiś innymi rzeczami, ale może jest jakaś rzecz. Und das bietet dir an. I właśnie tą jedną rzecz diabeł chce ci zaoferować. Und was sagt Abraham? I co wtedy Abraham odpowiedział? Nicht einen Faden. Ani jedną nitkę nie zostawię sobie. Vers 23. 23 wiersz. Es ist ganz wichtig wieder, dass wir nicht ein wenig nachgeben. Jest to bardzo ważne w naszym życiu, abyśmy ani troszeczkę nie ustąpili diabłu. Die Entscheidung muss klar sein. Decyzje naszego życia muszą być jasno sprecyzowane. Und das zeigt uns auch das Neue Testament. I to nam również pokazuje Nowy Testament. Epheser 6, Vers 13. Szósty rozdział do Efezjan, 13 wiersz. Da wird genau dieser Moment beschrieben. Dokładnie ta chwila tutaj w tym wierszu jest zobrazowana. List do Efezjan, 6 rozdział, 13 wiersz. Besonders letzter Teil. Szczególnie końcowa część tego wiersza. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Das wird uns hier durch Abraham gezeigt. To właśnie nam jest tutaj pokazane w osobie Abrahama. Aber mitten in diesem Abschnitt, ale po środku, w całym tym rozdziale, finden wir auf einmal zwei Verse, die wie ein Fehler sind. I znajdujemy tutaj nagle w środku takie dwa wiersze, które wydają się jakimś błędem. Ihr schaut in Vers 17. Możecie spojrzeć do 17 wiersza. Da heißt es, der König Sodom zog aus. Tam możemy przeczytać, że wychodzi mu naprzeciw król Sodomy. In Vers 21. A w wierszu 21. Und der König von Sodom sprach zu Abraham. I wtedy król Sodomy powiedział do Abrahama. Warum kommt dazwischen auf einmal ein Melchizedek? Dlaczego nagle wcina się tutaj w to zdarzenie jakaś osoba Melchizedeka? Man könnte denken, Gott hat sich vertan. Można by pomyśleć, Bóg tutaj popełnił błąd.
Das passt nicht. Coś tu nie pasuje. Aber Gott schreibt genau so, weil er etwas zeigen will. Tak, Bóg dokładnie dlatego tak napisał, bo on nam przez to chce coś pokazać. Und ich möchte jetzt ganz kurz in Hebräer 7 euch das zeigen. Chciałbym wam króciutko pokazać jedną rzecz z Hebrajczyków z 7 rozdziału. Der Hebräerbrief ist ein Kommentar zum Alten Testament. Bo na pewno wiecie, że list do Hebrajczyków to komentarz do Starego Testamentu. Da wird von Melchisedek geschrieben. I w tym liście jest mowa o Melchizedeku. Ich habe nicht die Zeit, das ganze Kapitel mit euch zu betrachten. Oczywiście nie mam czasu, aby razem z wami cały ten rozdział dzisiaj rozważać. Damit niemand heute Abend hier verhungert. Bo inaczej by ktoś z was mógł też cierpieć z powodu głodu dzisiaj wieczorem. Aber ich kann euch nur empfehlen, lest dieses Kapitel zu Hause. Ale gorąco wam to zalecam, przeczytajcie w domu właśnie cały ten 7 rozdział. Ein wunderbares Kapitel. Jest to cudowny rozdział. Dort steht in Vers 3. Tam jest napisane w 3 wierszu. Melchisedek war ohne Vater, ohne Mutter. Kannst du einmal lesen? Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Hatte Melchisedek keinen Vater und keine Mutter? Czy rzeczywiście Melchizedek nie miał ojca i matki? Keinen Anfang, keinen Ende? Czy rzeczywiście nie miał początku i końca? Doch. Tak, miał. Wenn du in Deutsch so einen Aufsatz geschrieben hättest, gdybyś w niemieckim takiego rodzaju zdanie zapisał, dann würde man sagen, Zusammenhang fehlt. Brak tutaj tego powiązania z pozostałą treścią. Du sprichst von einer Person, du musst sie erst einführen. Ty zaczynasz nagle mówić o osobie, którą wcale jeszcze wcześniej nie przedstawiłeś. Aber Gott schreibt so, um ein Bild von dem Herrn Jesus zu zeigen. Ale Bóg właśnie tak to zapisał, aby nam pokazać obraz Pana Jezusa. Der Jesus kommt in der Zukunft auf diese Erde plötzlich für diese Welt. Pan Jezus przyjdzie w przyszłości na ten świat nagle dla tego świata. Das ist das Bild, was uns hier gezeigt wird. To jest właśnie obraz, który tu jest nam pokazany. Und Gott führt das ein. Ich habe jetzt nicht die Zeit, ihr müsstet eben Hebräer 7 einmal lesen, aber Gott führt das ein in Kapitel 14 mit einem Ausdruck. I nie mamy teraz czasu. Proszę, przeczytajcie ten 7 rozdział listu do Hebrajczyków w domu. Bóg to w naszym 14 rozdziale pierwszej Mojżeszowej ten cały rozdział streszcza w jednym tylko określeniu. Und zwar der Ausdruck Priester Gottes des Höchsten. A mianowicie w tym określeniu, że on był kapłanem Boga Najwyższego. Und wenn wir diesen Ausdruck in der Bibel verfolgen, i gdy będziemy śledzili tego rodzaju wyrażenie w całej Biblii, ist es der Ausdruck für das tausendjährige Reich. To stwierdzimy, że jest to wyrażenie, które jest częścią tysiącletniego królestwa. Und jetzt kommt eine Frage. I teraz powstaje pytanie. Hier kommt er zum ersten Mal vor. Tutaj w Biblii pojawia się po raz pierwszy. Wo kommt er zum letzten Mal vor? A w którym miejscu po raz ostatni się pojawia? In Hebräer 7. Właśnie w Hebrajczyków w 7 rozdziale. Seht ihr, wie wunderbar Gottes Wort geschrieben ist. Spójrzcie, jak cudownie zostało zapisane Słowo Boże. Er führt diesen Begriff hier ein. Bóg wprowadza tutaj to określenie w tej pierwszej Mojżeszowej. Und er beendet ihn, nachdem er in Hebräer 7 erklärt hat, was das Bild bedeutet. I kończy mowę o tej osobie w tym 7 rozdziale listu do Hebrajczyków, opisując dokładnie, co ta osoba przedstawia. Und im tausendjährigen Reich sehen wir in Vers 18. A w tysiącletnim królestwie, co możemy oglądać w 18 wierszu, gibt es Brot und Wein. Będzie chleb i wino. Brot spricht von Speise, von Nahrung. Chleb obrazowo wskazuje na pokarm, odżywianie. Und Wein spricht von Freude. A wino obrazowo wskazuje na radość. Und wir sehen dann, dass in Vers 19 Segen von Gott kommt.
A w 19 wierszu oglądamy tego 14 rozdziału, że błogosławieństwo w istocie samej pochodzi zawsze od Boga. Das ist die Bewegung von oben nach unten. Gott segnet. To jest właśnie ten kierunek z góry na dół, Boga, który błogosławi. In Vers 20 sehen wir das Ergebnis. A skutek tego oglądamy w wierszu 20. Und gesegnet sei Gott. I niech będzie błogosławiony Bóg. Wenn Gott Segen gibt, jeżeli Bóg daje błogosławieństwo, dann möchte er auch, dass der Segen wieder zurückfließt. To on również sobie życzy, aby to błogosławieństwo z powrotem płynęło do niego. In Deutschland singen wir ein Lied mit den Kindern. W Niemczech śpiewamy jedną pieśń z dziećmi. Dass Gottes Wort herabfällt und Gebet steigt hoch. Że Słowo Boże wstępuje z nieba do na ziemię, a modlitwa wstępuje z ziemi do nieba. Der Segen strömt herab und Gebet steigt hoch. Błogosławieństwo spływa na dół, a w górę wznosi się modlitwa. Das ist immer die Weise Gottes. To zawsze jest sposób postępowania Boga. Ich denke nur an die Psalmen. Ja myślę teraz w tym momencie o psalmach. Das ist das Gleiche. Tam to samo oglądamy. Psalm 1. Pierwszy psalm. Glückselig der Mann. Błogoszczęśliwy mąż. Und wie enden die Psalmen? A w jaki sposób kończą się psalmy? Halleluja. Gesegnet sei Gott. Halleluja, niech będzie błogosławiony Bóg. Es gibt immer Segen von oben, um Segen wieder zurückzugeben. Jest zawsze błogosławieństwo z góry, aby ono wywołało błogosławieństwo płynące z dołu do góry. Möchte der Jesus schenken, dass das auch unsere Weise ist. Oby Pan Jezus nam to podarował, aby też i to był nasz sposób postępowania. Gott möchte uns segnen. Bóg chce nas błogosławić. Und wir dürfen mit Gott über diesen Segen sprechen. I my możemy z Bogiem porozmawiać na temat tego błogosławieństwa. Ich komme zum Schluss. Chciałbym teraz przejść pomału do końca. Und ich möchte euch eine Schönheit aus dem Johannesevangelium zeigen. I chciałbym wam pokazać piękną rzecz z Ewangelii Jana. Johannes 8. Ósmy rozdział Ewangelii Jana. Der Jesus auf dieser Erde. Oglądamy tam Pana Jezusa na tej ziemi. In Johannes 8 wird eine Frau zu ihm geführt. W Ewangelii Jana 8 rozdział czytamy o pewnej niewieście, która była przyprowadzona do Pana Jezusa. Und weil sie eine Sünde begangen hat, soll sie gesteinigt werden. I ponieważ popełniła grzech, to miała być ukamienowana. Und der Jesus spricht mit den Menschen. I tam Pan Jezus zaczyna rozmawiać z tymi ludźmi. Es ist das Kapitel, wo Israel sagt, Abraham ist unser Vater. To jest ten właśnie rozdział, w którym Izrael się wyraził, Abraham jest naszym ojcem. Und was wollen sie am Ende machen? I co my na koniec chcemy uczynić? In Vers 59. My możemy spojrzeć do tego rozdziału, do 59 wiersza. Sie heben Steine auf, um den Herrn Jesus zu steinigen. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego, na Pana Jezusa. Aber warum möchte ich auf dieses Kapitel hinweisen? Ale dlaczego ja chciałem wam wskazać akurat na ten rozdział? Womit war der Herr Jesus beschäftigt in dieser Zeit? Czym zajmował się Pan Jezus w tym czasie? Mit Abraham. Abrahamem. Les einmal Vers 56. Przeczytajmy sobie właśnie 56 wiersz. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Woran hat er Jesus gedacht? O czym teraz Pan Jezus myślał? An 1. Mose 14, Vers 18 bis 20. Właśnie o tym rozdziale 14 pierwszej Księgi Mojżeszowej, o tych wierszach od 18 do 20. Das ist wunderbar und anbetungswürdig. Jest to naprawdę cudowne i godne uwielbienia. Äußere Umstände konnten das Herz des Herrn Jesus nicht verändern. Zewnętrzne okoliczności życia nie mogły w niczym zmienić serca Pana Jezusa.
Sein Blick ging über die Zeit hinaus auf das tausendjährige Reich. Jego spojrzenie sięgało ponadczasowo do samego tysiącletniego królestwa. Ich kenne nicht deine Probleme. Ja nie znam twoich problemów. Ich kenne nicht deine Situation. Ja nie znam twojej sytuacji. Aber möchte der Jesus geben, dass wir mehr mit dem Zukünftigen beschäftigt sind. Ale oby Pan Jezus nam to podarował, abyśmy bardziej pragnęli zajmować się rzeczami przyszłymi. Dass wir über das Jetzt in die Ewigkeit schauen. Abyśmy ponad tym, co obecnie nas otacza, spojrzeli we wieczność. Der Jesus möchte sein Wort segnen. Oby Pan Jezus pobłogosławił słowo swoje.